Czasami pierwsze zdanie, jakie pacjent wypowie po wejściu do gabinetu, zwala z nóg lekarza. Oto garść szczególnie uderzających pierwszych zdań, jakie nastąpiły po zwyczajowym: dzień dobry, proszę usiąść, w czym mogę pomóc? 22-letnia pacjentka. Mam chyba zapalenie prostaty. 62-letnia pacjentka, nie nabierając oddechu ani razu. Dzień dobry doktorze, od rana boli mnie noga w okolicy kostki, zaczęło mnie też szczypać w okolicy łydki tutaj z tyłu. Proszę zobaczyć, chwila mi to nawet lekko pali, nie miałam to nigdy żylaków, teraz boję się, że będę miała, może to nie to, panie doktorze. Przynajmniej wiem, że płuca ma zdrowe. 60-letnia pacjentka, widać, że ze wsi. Przyniosłam panu jajka, bo coś mnie boli w odbycie. Małżeństwo. On 83 lata, ona 85. On. Doktorze, ile razy w tygodniu jest dobrze dla zdrowia żonę pokryć? Przyznam, że nie załapałem od razu, o co pyta. 30-letnia kobieta. Boli mnie koło serca i nie zgadzam się na badanie ginekologiczne. Ostatnich dwóch słów nie słyszał tylko strażnik przy bramie. Niedowartościowana? 26-letnia kobieta, totalnie zaniedbana, rozbierająca się już w progu. Doktorze, przyszłam się pana poradzić w bardzo intymnej sprawie wyprysków, które dostałam na całym ciele. 66-letnia kobieta. Czy mógłby się pan ze mną pomodlić przed badaniem? 45-letni pacjent. Ile pan bierze za zwolnienie do ZUS-u? Ale takie dobre, żeby mnie nie walnęli na komisji. Ja zdrowy jestem, ale mogę dać 1000 złotych. O niższe historyjki być może tegorocznych maturzystów natchną do wyboru kierunku studiów, a nieco starszych pewnie nakłonią do refleksji, szczególnie przy zmianie koła w zimie. No to dzionek w pracowni badań izotopowych, rzekłbym jak co dzień. Próby idą, coraz to który z pacjentów dostaje znacznik i kierowany na poczekalnię grzecznie czeka na swoją kolej do odczytu badania. Dawki izotopu otrzymywane przez pacjentów są bezpieczne dla nich, dorośli, ale ze względów bezpieczeństwa każdy pacjent jest pouczany na temat postępowania. Jest to taki krótki wierszyk, który każdy z nas zna na pamięć, dotyczący ewentualnych skutków ubocznych postępowania itp. Jeden z do znudzenia powtarzanych wersetów brzmi: proszę też unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży. Znacznik izotopowy ma okres połowicznego rozpadu około 6 godzin, więc po 24 nie ma po nim praktycznie śladu. Dziś na próbie pojawił się pacjent znany pewnie części bojownictwa z gazet jako bardzo przedsiębiorczy i bogaty łysy sportowiec. Obstawa badania duża, sama pani profesor nawet ze dwa razy zaglądnęła, więc zdenerwowanie sięga zenitu. No i właśnie moja droga koleżanka bezpośrednio po podaniu izotopu pouczyła pacjenta. W dniu dzisiejszym proszę unikać kontaktu z małymi kobietkami i dziećmi w ciąży. Zapadła chwila ciszy. VIP zaczerwienił się z lekka i potulnie wykrztusił: dobrze. Ranek. Oczywiście już o 7:00 mały tłumik pacjentów przed przychodnią przykliniczną. Jako pierwsza dostała się do mnie moja stała pacjentka, którą prowadzę od 2 lat. Miła i sympatyczna, z poczuciem humoru. Zaraz po badaniu fizykalnym, osłuchiwaniu serca, gdy już pisałem recepty, dyskusja zeszła na biust. Bo ja zauważyłam, doktorze, że niektóre kobiety, zwłaszcza młodsze, z dorodniejszym biustem, są proszone o rozebranie się, a nam, starszym, często się mówi, że możemy zostać w biustonoszu. Tak lubicie sobie pooglądać? Kwestia jest czysto medyczna. Jak biust jest obfity, to by osłuchać serce, musimy często badać przez lub tuż pod piersią. Biustonosz by tu przeszkadzał. Natomiast starsze kobiety mają biust już często na tyle obwisły, że już można słuchać nad piersią. Pani choć ma już te 40 kilka lat, uwielbiam przypominać kobietom, ile to wiosen sobie liczą, ma biust taki jak trzeba, więc ja tak jak trzeba proszę panią o ściągnięcie biustonosza. Uśmiechając się kokieteryjnie: o, ale mnie dziś komplement spotkał. Pacjentka wzięła recepty, wyszła, ja uzupełniam kartoteki, wchodzi następny pacjent, ja pochylony nad stołem piszę, mówiąc: dzień dobry, proszę usiąść, już kończę. W odpowiedzi słyszę ponury głos mojej kolejnej stałej pacjentki. Rozumiem, że jak zwykle mam nie zdejmować biustonoszu. Cholera, te drzwi miały być dźwiękoszczelne. Rzecz się działa 14 lat temu, na pierwszym roku studiów medycznych. Pierwszy przedmiot
anatomia. Taki, żeby skopa sprawdzić wytrzymałość studentów na różne przyjemne strony medycyny. Zaczynało się więc od tego, że zajęcia odbywały się w sali 3x4 metry, w której centrum na stole leżały zwłoki ludzkie. Studencka brać siadała wokół stołu w kółeczku i każdy miał kilka centymetrów stołu na rozłożenie zeszytu do notowania. Zapachy były w sali ujmujące, ale jak na pierwszych zajęciach nam uświadomiono, gdy zapytaliśmy, czy można otworzyć okno. Od smrodu jeszcze nikt nie umarł, a od chłodu wyginęła armia Napoleona pod Moskwą. W rogu pomieszczenia stały dodatkowe metalowe szafki, przypominające nieco skrzynie przerośnięte, zawsze zamknięte na kłódki. Kładliśmy na nich czasem ubrania, czasem plecaki, byle dalej od centralnego stołu. Któregoś mroźnego dnia, gdy wałkowane były z naszym asystentem jakieś organy ludzkiego ciała, wszedł jakby żywcem wzięty z jakiegoś horroru woźny. Woźny był osobistością szczególną. Wyróżniał go potężny garb i gęba rodem z nocy żywych trupów. Miał więc wśród braci studenckiej ksywę Frankenstein. Woźny, ignorując odbywające się zajęcia, bezceremonialnie zrzucił nasze rzeczy na podłogę. I tu rozumcie, strach przed i na tych zajęciach był tak duży, że nikt nawet nie mruknął na to i zaczął otwierać kłódki. Asystent w tym momencie zamilkł i wszyscy skupili wzrok na skrzyni. Gdy wreszcie została otwarta, w nozdrza nasze uderzył silny zapach formaliny. Woźny zakasał rękaw, ubrał na rękę potężną gumową rękawicę i sięgnął do skrzyni. Wanny? Chwilę coś tam gmerał, po czym z rozmachem wyciągnął za włosy głowę kobiety, w miarę jeszcze świeżą, nieco zsiniałą, amputowaną na wysokości barków. Asystent, widząc nasze zzieleniałe miny, momentalnie się uśmiechnął i rzekł do woźnego: aleś se raskę poderwał, w sam raz dla ciebie. Wiem, ohyda, ale po zajęciach nieco histerycznie, ale jednak śmialiśmy się z tego. Pełniąc w dniu wczorajszym posługę zwaną wizytą domową, otrzymałem telefon z prośbą o przyjazd do mamusi, której bardzo duszno. Przyjeżdżam pod wskazany adres, willa w okolicach Kryspinowa, tego znanego podkrakowskiego kąpieliska, i pierwsze co rzuca mi się w oczy to ten neon z napisem Agencja Towarzyska. Co sobie pomyślałem, to moje, ale luźną rzecz traktując, zacząłem szybko myśleć, od czego tu komu mogło się zrobić duszno. Biorę w każdym razie walizkę lekarską i podchodzę, dzwonię. Otwiera mi miło wyglądająca, pachnąca mieszaniną perfum i potu dziewoja w wieku zbliżającej się trzydziestki. Z bardzo szerokim prezentującym ząbki uśmiechem zaprasza mnie do środka, usiłując odebrać walizkę. Na moje "jestem lekarzem, wezwano mnie do pani XX" uśmiech gaśnie, ale szybko pojawia się druga, podobnie wyglądająca córa rewolucji, potwierdzająca, że to ona dzwoniła i że mama czeka na górze. Burdel mama. Podążam więc na górę, podziwiając po drodze wystrój wnętrz. Pierwsza moja wizyta w agencji towarzyskiej. Jak można było się spodziewać, dominują tonacje czerwono-kremowo-różowe, czyli klasyka obowiązuje. Wchodzę do jednego z kilku pokojów na pięterku, podążając za córeczką. Babcia siedzi na łóżku, a jakże z koronkowym baldachimem, ile dwodycha. Przystępuję więc niewiele więcej, pytając do obowiązków lekarskich, słysząc, że drzwi za mną się zamykają z cichutkim: ja przyjdę za chwilę, tylko muszę szybko coś zrobić. Okej. Badamy, osłuchujemy, ja i moje uszy. Podajemy wziewny betamimetyk, takie szybko działające na duszność lekarstwo, by użyć oddechowi babci, gdyż drzwi się znów za mną otwierają. Nie odwracałem się, bo myślałem, że córeczka już zrobiła, co tam miała zrobić. Po dwóch sekundach słyszę jednak męski, z lekka przebity głos: facet, kurwa, ja ci dołożę forsy, byś mógł z normalną pofolgować. Nie była to córka. Nie skorzystałem. Jeśli wchodzisz do gabinetu i widzisz bardzo uśmiechniętego lekarza, to być może przed chwilą był świadkiem takich jak niżej poopisane historii. W dyżurce lekarskiej z reguły panuje tłok jak w puszeczce sardynek. Każdy z nas ma mało miejsca dla siebie, dlatego często się zdarza, że swoje rzeczy zostawiamy na każdym wolnym centymetrze kwadratowym. Również telefony komórkowe, które jakimś cudem nawet nie giną. Wczoraj jedna z szujek konował zapyziały znachor gówniany wpadł na świetny pomysł uczynienia mi przezabawnego kawału. Palant jeden wgrał mi na telefon dzwonek MP3 i podłączył pod jeden numer. Także grał tylko, gdy dzwonił ktoś z naszej dyżurki. Nie wiem, kiedy dokładnie to zrobił, ale musiał drań wyczekiwać odpowiedniej chwili.
Chwila ta nadeszła wczoraj, gdy zostałem poproszony do pani docent na spotkanie robocze i drugą panią docent. Ledwie drzwi się za mną zamknęły i rozsiadłem się cały zestresowany w towarzystwie obu pań, gdy mój telefon rozdarł się głosem Cheta z filmu From Dusk Till Dawn. Alright, pussy! Pussy, come pussy lovers, we have the best selections of pussies, this is a pussy blowout. Spuśćmy zasłony milczenia na to, co się działo w gabinecie. Kiedyś mu się odwdzięczę. Zgłosiła się do nas pacjentka lat 48, zagorzała feministka z ogromnym, opadającym obustronnie popępek cycem. Jako że feministka, więc oczywiście bez biustonosza, więc standardowe polecenie rozebrania się do pasa przed badaniem wzbudziło pewną konsternację u personelu obojga płci. Dość, że długo zastanawialiśmy, jak przykleić elektrody, by rozhuśtane w czasie wysiłku, by nie było zakłóceń i zapis EKG był jak najlepszy. Próba przeszła bez powikłań. Pacjentka zadowolona, my też, że już po, gdy nagle otwierają się drzwi do męskiej poczekalni i staje w nich kompletnie rozebrany facet w wieku około 30 lat, budowy kulturystycznej, ale raczej nie typ siłowniary, tylko raczej budowlano-rolniczy. Od pierwszego rzutu okiem zorientowałem, że wszystkie pielęgniarki zatkało z powodu nagłego ślinotoku i jak zaraz nie zareaguje, to dojdzie do mordobicia, która ma się nim zająć. Wystąpiłem więc dwa kroki do przodu, pytając, czemu się rozebrał całkowicie i co tu robi. Facet zatrzymał wzrok na stojącej za naszymi plecami feministce i zdołał wykrztusić: jestem gotowy na wysiłek. Zjechałem spojrzeniem nieco w dół. Faktycznie był gotowy. Owego czasu, a było to na szóstym roku studiów, mieliśmy niewątpliwą przyjemność odbycia miesięcznej praktyki na klinice chirurgii. Oprócz przekonania, że praca w zawodzie lekarza jest zawodem, który powinno się wykonywać w stroju bramkarza hokejowego celem zabezpieczenia od różnych ekscesów pacjentów, wynieśliśmy stamtąd liczne wiadomości na temat słabości natury ludzkiej. Pewnego późnego wieczora zgłosił się na izbę przyjęć pewien gentleman w wieku około lat 50, ubrany w smoking, złote spinki, buty, w których można było się przeglądać, oraz pachnący bardzo drogimi wodami kolońskimi. Ów pan na rejestracji głosem statecznym, uprzejmym, acz nieznoszącym sprzeciwu, poprosił o szybką konsultację chirurgiczną, ponieważ wyglądał dystyngowanie, czym zdecydowanie różnił się od większości nocnych pacjentów chirurgiczno-urazowych. Rejestratorka, widząc zaczerwienianie oblicza, nie wskazujące na upojenie alkoholowe, przyspieszyła przyjęcie pacjenta. Pan wkroczył do gabinetu, w którym przebywaliśmy, krokiem kowboja wchodzącego do salonu, więc sztywny krok, ugięte w kolanach nogi i charakterystyczna poza wskazująca na długi pobyt siodła między nogami. Z miejsca nam oświadczył, że cała sprawa bardzo go krępuje i uprasza nas bardzo o zachowanie powagi i zrozumienia dla sytuacji, w której się znalazł. Odmówił też zajęcia miejsca na krześle. Następnie zagaił nieco, przeciągając zgłoski i przebierając w miejscu dość szeroko, jak na pozycję stojącą, rozstawionymi nogami. Kupiłem sobie wibrator. Wiem, co panowie sobie pomyślą, ale chciałem tylko wymasować sobie hemoroidy. Rozumiem, rzekł lekarz. I co się stało, krwawienie? Nie, panie doktorze, otóż w trakcie masaży wibrator mi się wymsknął i wpadł nieco głębiej i, prawdę mówiąc, dalej tam jest. Tu pan zrobił minę na pograniczu wstydu i ekstazy. Jako że byliśmy studentami, a czasy były przemian ustrojowych i wchodzenia kapitalizmu na polskie rynki, wybałuszyliśmy oczy, ale lekarz ze zrozumieniem poprosił pana o opuszczenie dolnej części garderoby i zajęcie pozycji kolankowo-łokciowej. Z miejsca widać było, że z wiadomego miejsca wystaje zaledwie kilka milimetrów urządzenia, ale lekarz, będąc dobrej myśli, zakasał rękawy, ubrał rękawiczki i podjął próbę usunięcia ciała obcego. Niestety był to model dość zaawansowany, reagujący na dotyki w momencie, gdy lekarz go ujął za końcówkę przy okombaniamencie oraz jęku rozkoszy, pacjenta wsunął się nieco głębiej. Do drugiego podejścia, już lekko krztusząc się ze śmiechu, podeszliśmy z szeregiem narządów chirurgicznych służących do rozwierania ran operacyjnych. Poza kolejnym i kolejnym westchnieniu pacjenta uzyskaliśmy dalsze pogłębienie problemu. Do trzeciego podejścia poprosiliśmy konsultacyjnie ginekologów z sąsiedniej kliniki, którzy na naszą wyraźną prośbę przyszli z kleszczami porodowymi. Udało się.
Ginekolodzy stwierdzili, że to był najtrudniejszy poród w ich życiu. Dziecko wydobyto w stanie krańcowego wyczerpania baterii. Ojciec też był wyczerpany, ale szczęśliwy. Czy wiesz, jak można odwdzięczyć się lekarzowi? Ale tak z dobrego serca? Nie? To posłuchaj. Dziś ranek na oddziale pod hasłem wizyta z panią profesor. Wszyscy, którzy kiedykolwiek leżeli na klinice uniwersyteckiej, wiedzą, jak to wygląda. Pani profesor wraz ze świtą lekarzy i pielęgniarek, a nierzadko również studentów, chodzi od jednego łoża boleści do drugiego, interesując się, czy delikwent w nim spoczywający, aby na pewno jest dobrze traktowany, czy lekarz na pewno wie, na co go leczy i czy wreszcie robi to dobrze. Leczenie znaczy się. W dobie NFZ-u oznacza to również, czy na pewno ma jeszcze tu leżeć i czy na pewno nie za drogo jest leczony. Pani profesor ze świtą to z reguły tłumek kitli liczący około 20 osób. Wizyta doszła do pacjentki leżącej przy oknie, prowadzonej przez jednego z najmłodszych doktorów, który pełen zdenerwowania blaskiem pani profesor zaczął dukać o pacjentce. Pani profesor w połowie pierwszego zdania mu przerwała, pytając wprost pacjentkę, jak się czuje. Była to kobieta z gatunku ryczących pięćdziesiątek, nie żałująca pieniążków na wyżywienie własne, do tego po wykarmieniu kilku pociech. Pacjentka zaczęła litanie do najświętszego serca, pani profesor, jak to ją wszystko boli, jak serduszka przy byle ruchu ręką jej kołaczy, że jej ciągle niedobrze. O czym świadczyć miały resztki po bananach i pomarańczach na stoliczku przy łóżku, że jest bliska śmierci, że wspomożenia medycznego wygląda i błaga o nie! Pani profesor, po wysłuchaniu modlitwy i przejrzeniu badań pacjentki, stwierdziła, że ona tu nic niepokojącego nie widzi. Ale jak się kobieta tak źle czuje, to zrobimy jeszcze koronarografię. Kobieta już miała zacząć profesor po rękach całować, gdy przypomniała sobie, że jest chora i tylko westchnęła ciężko. Wizyta poszła dalej. Jak byliśmy ze cztery łóżka dalej, usłyszeliśmy nagły krzyk. Osa jakowaś zwabiona zapachami resztek pomarańcz przyleciała do pani w odwiedziny. Nie wiedział bidny owad, że pacjentka najwyraźniej na jakąś osofobię cierpiała. Pacjentka wykonała kilka gwałtownych machnięć ręką, które na łakomym zwierzątku nie zrobiły najmniejszego wrażenia, poza może chęcią bliższego poznania natręta, który w ten sposób od smakowitych resztek odgania. Na to bliższe zainteresowanie pacjentka zareagowała kolejnym wrzaskiem, gwałtownym stanięciem w pozycji pionowej na łóżku, chwyceniem za poduszkę i kilkoma próbami energicznych zamachów na Bogu ducha winnego owada. Pani profesor już zaczęła coś mówić o spokojnym zachowaniu, gdy osa pewnie wskutek zawirowań powietrza poduszkowych zamachów została zawiana pod rąbek koszuli nocnej pacjentki. Usłyszeliśmy wrzask, od którego szyby zadrżały. Pacjentka z błyskiem szaleństwa wokół jednym ruchem zdarła z siebie zwiewny ubiór i dawaj na tym łóżku w kompletnym negliżu tańcować, a wywijać koszulę nad głową, a wrzeszczeć inwektywy do taktu, a to przysiady robić lub ze dwa podskoki. Staliśmy oniemieni tym reality show. Ja zaś w duchu się modliłem, by sprężyny łóżka tany te wytrzymały, bo rentgen zepsuty, a urazówka daleko. A pacjentka z coraz większą histerią, wrzaskiem i animuszem w jednej ręce poduszka, w drugiej kiecka i dawaj podrygiwać. W końcu dopadł ją lekarz z dwiema pielęgniarkami i z trudem usadzili na łóżku. Osa w całym tym zamieszaniu zniknęła gdzieś. Pani profesor stwierdziła, płuca i serce ma zdrowe, dziś wypis i konsultacja psychiatryczna. Noc pierwszomajowa dzięki pięknej aurze była ciepła, także wiele majówek przeciągnęło się do późnych godzin nocnych. Bardzo późnych. Ja miałem to szczęście, by tak rzec, że spędzałem tę pierwszą noc majową w szpitalu na dyżurze, a że dodatkowo oprócz mnie były same starsze pielęgniarki, a pacjentów większość wyszła na długi weekend do domu, mogłem liczyć na wcześniejsze pójście spać. Nie żebym był bardzo szczęśliwy z komfortu dyżurki lekarskiej. Oczywiście zbudzono mnie o 3 w nocy. Nad ranem zadzwoniła pielęgniarka z liczby przyjęć, że jakiś mężczyzna przywiózł kobietę i histerycznie domaga się ratowania.
Jako, że na dyżurze śpi się, jeśli się śpi w ogóle we wdzianku, więc po zrzuceniu koca i szybkim otrzeźwieniu nad umywalką po 2 minutach zjawiłem się w izbie przyjęć. Na kozetce leżała młoda, 20-letnia kobieta w mocno wymiętej i częściowo ubranej na lewą stronę odzieży, o bladej skórze rąk i nóg, za to intensywnej purpurze na twarz. Pielęgniarka właśnie mierzyła jej ciśnienie tętnicze. Przy niej siedział mocno zdenerwowany facet, nieco ponad 30 lat, który na mój widok rzucił się na mnie, dosłownie z okrzykiem: "Niech pan nas ratuje!" Okrzyk był głośny, a i bez niego w ambulatorium już panowała nerwowa atmosfera, którą podgrzała pielęgniarka, mówiąc, że pacjentka ma 180 na 70 i tętno 120 na minutę. Odsunąłem więc zdecydowanie faceta z drogi i podszedłem do pacjentki, równocześnie ordynując przygotowanie wlewu dożylnego. Zanim jednak zdążyłem zadać pacjentce choć jedno pytanie, usłyszałem ryk faceta: "Doktorze, tu chodzi o czas! Niech pan nam pomoże, bo nas zabiją!" Coś mnie tknęło, nie zapytałem kto, zapytałem kiedy. Stwierdziwszy, że około 45 minut spokojnie, podszedłem do apteczki i podałem kobiecie Postinor. Większość objawów, przynajmniej u faceta, znikła od razu. Kobiecie trzeba było dać jeszcze na uspokojenie. Niech żyją majówki. Postinor. Jeden z niewielu preparatów antykoncepcyjnych, który stosujemy po, a nie przed. Czas od do zażycia odgrywa bardzo ważną rolę. Nie jeden z was, szanowne bojowniczki i szanowni bojownicy, w różny sposób wyrażał w swoim życiu wdzięczność jakiemuś lekarzowi. Czasem było to zwykłe dziękuję, czasem załącznik w kopercie, zdarzają się kwiaty, znam takiego, co zwykle mówi, że kwiatów nie pije. Bywają napoje wyskokowe, przy wizytach domowych, wiejskich przysiłkach widuje się tuziny jaj, różne już nieopierzone ptactwo, a także padlinę wszelkiego rodzaju. Tak jest podobno zwyczaj. Różnie tylko do tego zwyczaju ludzie podchodzą. Zdarzyło mi się pełnić dyżur na izbie przyjęć kardiologii, gdzie kole północka przywieziono mi nieprzytomnego mężczyznę w sile wieku. Pacjent był bez dokumentów, ale ponieważ nie woniał alkoholem, pogotowie zdecydowało się go przynieść do mnie, a nie do izby wytrzeźwień. Już w pierwszym badaniu kilka rzeczy mi się nie spodobało. EKG i wykonana szybko analiza krwi potwierdziła moje podejrzenie zawału serca. Jako, że żyjemy w Unii Europejskiej i służbę zdrowia mamy na wysokim europejskim poziomie, udało mi się szybko, tylko 3 godzinki, zwołać kardiologiczny zespół interwencyjny w osobie lekarza hemodynamisty. Taki rodzaj hydraulika, tylko przetykanie drożne rury, które nazywają się potocznie tętnicami w sercu, oraz personelu asystującego. W czasie upojnych chwil oczekiwania dwukrotnie reanimowałem pacjenta, który robił wszystko, by przenieść się na inny świat. Udało mi się nie pozwolić mu. Pacjent przeżył te wszystkie tortury, którym poddawaliśmy go całą noc, i nad ranem nawet swej łaskawości odzyskał przytomność. I tu spotkała nas totalna niespodzianka. Pierwsze, co usłyszałem, to: "Jop twoju matis, co stałoś?" Dalszy dialog wyglądał już nieco bardziej kulturalnie. Okazało się, że pacjent, Gruzin notabene, zna podstawy języka polskiego. Kurwa, pierdole i tym podobne. Więc mogłem zebrać z nim normalny wywiad lekarski. Pozostał pod moją opieką na oddziale okrągły tydzień, a badania potwierdziły pełne udrożnienie naczyń wieńcowych. Oczywiście za pieniążki polskiego podatnika. Przy wydawaniu wypisu i wygłaszaniu zaleceń co do dalszego postępowania byłem dziwnie spokojny, że strzępie sobie języka pacjent i tak się nie zastosuje. Po kilku chwilach pacjent przeszedł do słownego wyrażania wdzięczności. Z jego bełkotu, sorry, nie jestem wybitnym lingwistą, zrozumiałem, że jest świadomy, że gdyby nie ja, i tak dalej. Na koniec zniżył głos i rzekł: "Doktorze, nie będę panu dawał forsy, bo to on pan wyciągnie z tych swołoczy z mojej sali. Ja panu dam telefon do siebie." Zdziwiony zacząłem mówić, że nie trzeba, że nie ma o czym mówić, że każdy by tak zrobił, że to mój zawód i tym podobne pierdoły. Pacjent jednak nagle chwycił mnie za koszulę pod szyją i przyciągnął do siebie, mówiąc prosto w twarz: "Bierz pan, z dobrego serca i dzwoń pan. Ja znam takich ludzi, co wszystko i każdego załatwią." Po czymś takim nie wypadało odmówić. Mamy w gronie bojowniczym lekarzy, i to takich prawdziwych, szpitalnych. A weseli są to ludzie i czasami nasłuchują, co równie weseli pacjenci wygadują. W WC.
Moja dyżurka lekarska jest tak usytuowana, że po drugiej stronie korytarza, dokładnie naprzeciw drzwi, a więc odległość 2,5 metra, znajduje się WC pacjentów. Gdy jest więc cisza, chcąc nie chcąc, słyszę odgłosy dochodzące z tego przybytku. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus! No, malutki, postaraj się. No, jeszcze ze dwie kropelki, no! A mówiłem ci, że ta kaszanka brzydko pachnie. Mówiłem ci, kurwa, ty nic, ty pierdolony obżartuchu. Pacjent był sam w kiblu. Boże, jak tak się rodzi, to współczuję kobietom, które większe klocki muszą zrzucić. Ja wam, kurwa, kiedyś dam radę. Konował mówił, że za duże jesteście, ale ja was piwem tak, kurwa, urządzę, że wyskoczycie jak sperma na owulującą. Ciężko wyczuć, ale podejrzewam, że chodziło o kamienie w pęcherzu moczowym, żeby kogoś rozmachem nie zabił. No, klapy bombowe otwarte, cel w zasięgu wzroku i zrzut. Śmierdzisz, mówiła. Gówno prawda, no co śmierdzisz? Nie śmierdzisz, podtarty jesteś zawsze, to nie będziesz śmierdział. Też był sam w kiblu. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie. Po 2 minutach śpiewu. Co, nie odpowiada ci to? No to może... Płynie, płynie oka, jak Wisła szeroka, jak Wisła głęboka. Weszła mocno zaawansowana wiekiem para koedukacyjnie do kibelka, za chwilę słyszę jego głos. Trzymaj, stara. Ja się będę skupiał na gwizdaniu. I nie pytajcie, czy jemu trzymała, czy jego podtrzymywała. Bo nie wiem. Taka duża dziurka, tak mały wypływ. Nie trzeba być hydraulikiem czy lekarzem, by wiedzieć, że coś jest zatkane. Czy rynek, czy szpital. Tak samo w kiblu śmierdzi. Zaznaczam, nieprawda. Matko Przejświętsza i Panie Jezu, niech mnie ten szatan już opuści. Co to się porobiło w tym kraju, że zamiast kurków za jakiegoś metalowego fiuta trzachy dać, by ręce umyć. Starszawa wsią zalatująca babina. A wszystko zebrał i słowem spisał Kornagnon, któremu wytrwale pomagały pielęgniarki. Chwała im za to. Życzymy wszystkim, aby nigdy nie stali się bohaterami opowieści medycznych, ale poczytać nie zaszkodzi. Chociaż dzisiaj coś dla ludzi o mocnych nerwach. Dziś ciężki poniedziałek po ciężkiej niedzieli. Od rana upał, słoneczko ostre, więc w ciągu godziny 3 zatrzymania krążenia, a ja jak zwykle sam. Dobrze, że defibrylator działa. O drugiej reanimacji, wynik 2-0 dla mnie, jestem już z lekka patnięty, gdy wchodzi pielęgniarka wielokrotnie przełożona, a za nią statko młodych sikorek na stażu. I grzecznie pyta, czy stażystki mogą sobie pooglądać, co robię. Jak nieopatrznie kiwnąłem głową, zostałem z miejsca poproszony o komentowanie tego, co robię. To już mi się mniej podobało. Jak na zamówienie szanownych sikorek, parę minut później przytomność stracił kolejny pacjent, o czym powiadomił personel serią wspaniałych drgawek. Gdyby nie wspaniały refleks jednej z moich pań, pewnie wylądowałby na podłodze, a tak na szczęście się obyło bez dodatkowych ćwiczeń z neurotraumatologii. Biorę się do roboty, a jak na ćwiczeniach ABC, jest ekspertką od tego, jak wiem, drogi oddechowe drożne, oddech właśnie zanika, brak krążenia. Wszystko oczywiście tłumaczę sikorkom opisowo, starając się unikać dynamizatorów. Przykładamy elektrody, pielęgniarka wentyluje pacjenta, sikorki obskoczyły szczelnie łóżko. W zapisie EKG klasyczne migotanie komór, więc oczywiście trzeba pacjenta strzelić, czyli zdefibrylować. Nastawiłem 200 dżuli, co jest standardem, kładę łyżki na klatce piersiowej pacjenta, wrzeszcząc: uwaga, defibrylacja! I nacisnąłem spust, modląc się, by zadziałał. Strzeliło aż miło. Wokół mnie rozpętało się malownicze pandemonium. Sikorki, chcąc zobaczyć jak najdokładniej co robię, zignorowały moje ostrzeżenie o defibrylacji, a może zapomniały, że to się robi prądem, oparły się o łóżko pacjenta, o metalowe łóżko pacjenta.
W momencie wyzwolenia energii, jak to zwykle bywa, pacjenta uniosło, ale to było nic. Od łóżka odstrzeliło niczym korki od szampana dwie sikorki, które z impetem wylądowały na łóżku obok. Kolejne dwie osunęły się w pięknych drgawkach na podłogę. Ostatnia trzymała się twardo poręczy łóżka. Tylko po wyrazie twarzy i nagle zmienionej fryzurze dało się poznać, że też oberwała. Twardzielka. Przełożoną zatkało. My, czyli stały personel, spojrzeliśmy po sobie. Na to wszystko pacjent, odzyskawszy przytomność, to się nazywa skuteczna reanimacja, kaszlnął ze dwa razy, a następnie uniósł się z lekka i patrząc najpierw na swoją z lekka przysmażoną klatkę piersiową, na filmach tego nie pokazują, co? A potem na leżące wokół ciała zapytał cicho: czy coś straciłem? Zapewniłem go, że nic nie stracił. Sikorki na pewno zapamiętają to szkolenie z reanimacji na długo. Idę odpocząć, zanim znów się zacznie. Kilka razy przeczytałem w komentarzach do moich opowieści, że prezentuję grobowy humor skrypty. Wrzućmy więc opowiadanko tytułowe, by na stałe osiąść w nurcie. Tym razem nie jest to mój własny autentyk, a jedynie opowieść znajomego lekarza pogotowia ratunkowego spod Krakowa. Przyszła wiosna, a z nią czas nocnych kocich koncertów, kwitnienia, w przypadku niektórych przekwitania, ale nade wszystko nieszczęśliwych miłości. Pewna pani w ramach wiosennej burzy hormonów partnera stała się kobietą rzuconą i zarazem upadłą. Będąc osobą o rozchwianej psychice, stwierdziła oczywiście, że brzydota otaczającego ją świata jest na tyle niegodna jej obecności, że rozstanie się ze swoim życiem. Ponieważ była osobą z cukrzycą typu pierwszego, młodzieńcza postać cukrzycy wymagająca codziennej insulinoterapii, wymyśliła, że skoro codziennie podaje sobie około 30 jednostek insuliny, by żyć, to jak sobie poda 300, to przestanie. Prawdopodobnie wzięła ją litość nad grabarzami, gdyż rankiem dnia owego wzięła strzykawkę wypełnioną tą ogromną dawką insuliny i udała się na cmentarz. Znalazła sobie świeżo wykopany grób, wskoczyła do niego, ułożyła się jak się dało wygodnie, nawet sobie kocyk przyniosła i podała sobie podskórnie insulinę, jak to dotąd czyniła, by po kilkunastu minutach odpłynąć, szukając tunelu ze światełkiem. Jak mi przekazał lekarz pogotowia, kondukt żałobny zjawił się o 11:00. Jeden z grabarzy tak się wystraszył obecności ciała w grobie, kurwa pomyliliśmy grób maniek, że puścił trzymany przez siebie koniec trumny prawnego lokatora posesji, przez co trumna z hukiem spadła, powodując obrażenia u kobiety, na szczęście od strony nóg. Jedna z osób, które doskoczyły do grobu, by zobaczyć, czy nieboszczykowi nic się nie stało, poślizgnęła się i wpadła do środka. Na nią spadła druga pani, małżonka lub córka nieboszczyka, zemdlona z powodu zobaczenia swojego drugiego zmarłego po tygodniu od jego śmierci. Samobójczyni przeżyła. Wieloodłamowe złamania obu nóg, generalna hipotermia, odwodnienie i kilka innych mniejszego kalibru przypadłości. Ale przeżyła. Na wstępie proszę o wybaczenie. Nie jestem chamem. Po prostu w pewnym momencie, gdy przychodzi się do przychodni i przyjmuje kilkudziesięciu pacjentów, człowiek traci wiele na uprzejmości. Tym bardziej, jeśli pacjenci są, jakby to rzec, dziwni. Według kartotek to był pacjent numer 31, felerny numer taka 13 w SPAK w dniu dzisiejszym. 40-latek z jeszcze nie tak dużym brzuszkiem, średnio niewysportowany, kompletnie bez dolegliwości. No może poza tym, że miał w klapie znak organizacji partyjnej Romana G., człowieka zwanego koniem. Muszę przyznać, że ten drobny znaczek jakoś tak mnie negatywnie nastawił do człowieka. Człowiek ów tymczasem zaczął dłuższy monolog na temat krzewienia wartości chrześcijańskich w małżeństwie, czyli mówiąc wprost o seksie, który to seks chciałby ze swoją żoną uskuteczniać, ale tak by było i chrześcijańsko, i katolicko, i bez kiełkujących przez 9 miesięcy owoców tej przyjemności. I oczywiście bez ograniczeń, będąc człowiek podobno z natury uprzejmym, zacząłem wyliczankę, którą on błyskawicznie kontrował. I tak odpada kalendarzykowa, niepewna, przerywana, ma już dwójkę po przerywanym, 6-9, no kto, że ja bym nie śmiał nawet tego zaproponować, przecież ja tym sikam. Prezerwatywy, ksiądz zabronił, pigułki, spojrzenie bazyliszka, od którego coś tam mi nawet zaczęło kamienieć, temperaturowa, a jak będzie przeziębiona? Oraz brak seksu. Zaproponowałem mu wasektomię, przesięcie nasieniowodów, ale tylko się obruszył. Jak się kumple dowiedzą, to powiedział, że bez jaj. Nie wytrzymałem, więc stwierdziłem: żona ma metr wzrostu od stóp do bioder?
No, chyba tak. No to jeszcze możecie pojechać w Tatry, na Rysy, 2499 metrów nad poziomem morza i spróbować na stojąco. Plemniki przy ciśnieniu, jakie jest na wysokości 2,5 tysiąca metrów, przestają się ruszać. Wyszedł obrażony. Ciekawe, czy znów będzie na mnie skarga do dyrekcji. Gwoli ścisłości metoda nie dotyczy ludzi stale mieszkających na wysokościach, na przykład Tybet. W końcu powstają pokolenia maluchów przyzwyczajone do szczytowania. Znasz medyczną definicję twardziela? Jeśli nie, to dzisiaj poznasz kilku prawdziwych. Przypomniałem sobie miłe lata studenckie. Po któryś tam roku miałem staż zwany również praktyką na chirurgii twardej, zwanej również urazowo-ortopedyczną, gdzie było pełno połamanych członków, również ówczesnej PZPR. Ciekawe, ilu bojowników pamięta jeszcze cioto. Jako, że właśnie miała być operowana jakaś szycha, więc do operacji stawu biodrowego i złożenia złamania szyjki kości udowej, notabene do urazu doszło podobno w czasie obrad któregoś tam zjazdu partii, więc musieli nieźle tankować, przygotowało się dwóch konkurujących ze sobą o prymat złotej rączki i docentów. Każdy z nich oczywiście preferował inną technikę, inne podejście, inną szkołę chirurgii i zgadzali się praktycznie tylko w tym, że skórę trzeba zdezynfekować przed pierwszym cięciem. Oczywiście nikt ze stałych rezydentów nie chciał wchodzić na trzeciego członka zespołu operacyjnego, tego co trzyma tak zwane haki, czyli narzędzia do rozwierania ran, bo porównywano to do dobrowolnego wchodzenia między młot a kowadło. Padło więc na studenta w mojej osobie, który to student, dwóm docentom odmówić nie mógł. Po pół godzinie operacji miałem serdecznie dość i cały czas szeptałem zdrowaśki pod wspólną intencją. Kończcie wać, panowie, bo ja się kończę. Na zmianę raz jeden, raz drugi przestawiali mnie, bo raz temu coś tam zasłoniłem, raz drugiemu źle rękę podłożyłem, znów tamtemu tętnicę przytrzymywałem, a jak rękę przełożyłem, to jeszcze oberwałem i madełkiem. Dynamizatory wszelakie leciały pod moim adresem co chwila, a po dojściu do istoty problemu operacyjnego panowie również wzajemnie zaczęli się pouczać, nie przebierając w słowach. W końcu, gdy wreszcie wzięli się za otwarcie dojścia, jeden uparł się, by zrobić to jednym dość dużym, a topornie wyglądającym dłutkiem chirurgicznym. Drugi zaś wolał własną rękę. W końcu narządkiem sztywnym się nie udało, więc drugi docent z wyrazem triumfu za maską chirurgiczną wsadził rękę i zrobił co należało w kilka sekund. Zadowolony z siebie obwieścił więc swoje zwycięstwo rywalowi słowami. Widzisz, nieważna jest wielkość, tylko technika. Na co drugi do mnie się zwracając. Patrz, jeszcze jeden z kompleksem małego chuja. Rotacyjnie co jakiś czas każdy lekarz obejmuje funkcję konsultanta, czyli mówiąc po prostu idzie na oddział o innym profilu, by dzielić się swoją wiedzą z miejscowymi. W ramach takiej to właśnie funkcji zaniosło mnie dziś na ginekologię, gdzie pewna rycząca 60 o wadze średniego kaszalota miało przejść pewną kosmetyczną operację kobiecą. Ponieważ cierpiała na kilka interesujących skorzeń serca, wraz z anestezjologiem postanowiliśmy, że nie będziemy babci usypiać do zabiegu, tylko ją znieczulimy, jak to się laicko mówi, od pępka w dół. Ponieważ anestezjolog był młody, a kaszalot miewał dziwne skoki ciśnienia, uprosił mnie, znacie mnie już chyba z miękkiego serca, bym został z nim przynajmniej przez pierwszych kilkanaście minut zabiegu. Pani przygotowana leży sobie w pozycji horyzontalnej, rozkraczonej, zespół operacyjny gotowy, instrumentariuszki rozłożyły wszystkie narzędzia do krojenia, rozwierania, szycia, wycinania i tylko głównego operatora w osobie ordynatora oddziału brak. Po kilku minutach czekania ktoś przyniósł wieść, że ordynator został pilnie wezwany do menedżera szpitala w sprawie długów oddziału i że kazał czekać. Czekamy więc zabawiając się i kaszalota rozmową. Po prawie pół godzinie zjawia się wreszcie wkurwiony ordynator i myśląc, że pacjentka uśpiona w drzwiach się odzywa: nie dość, że przez ten jebany fundusz zdrowia zaraz zbankrutujemy, to kurwa jeszcze muszę tę starą tłustą rurę oglądać i z jej syfem się paprać. Czy ja poszedłem na te pierdolone studia, by w studniach wykopki urządzać? Na stałej ciszy pacjentka lekko uniosła głowę i spojrzała ordynatorowi głęboko w oczy. Ordynator zrobił w tył zwrot i wyszedł z sali. O pół godzinie przyszedł zastępca i mogliśmy wreszcie zacząć zabieg.
na studia medyczne idą, jak wiadomo, sami twardziele. Tacy, co nie mdleją na widok krwi, nie puszczają literata na widok różnych odchodów ludzkich, a widok zwłok lub nawet ich rozkawałkowanych części nie robi na nich najmniejszego wrażenia. To samo tyczy się oczywiście zapachów. Tak przyjemny zapach ludzkiego moczu jest niczym w porównaniu na przykład do zapachu kilkudniowej w przypadku nieboszczyka żółci zmieszanej z innymi płynami ustrojowymi, na przykład wysiękiem zapalnym. Na którymś tam roku studiów mieliśmy niewątpliwą przyjemność chodzenia w ramach zajęć praktycznych na blok operacyjny, gdzie wykonywano drobne zabiegi, jak na przykład pobieranie fragmentków tkanek do badań laboratoryjnych. Często jeżeli materiału było mało, a można było go pobrać, większą, grubszą strzykawką pacjenta znieczulano albo miejscowo, albo krótkotrwale ogólnie. Na jedną z takich biopsji zaprowadziła nas asystentka, która akurat miała zajęcia z nami. W małej salce o wymiarach 4x4 metry wokół stołu, na którym położono pacjenta, stłoczyło się następujące grono. Lekarz, instrumentariuszka, pielęgniarka, asystentka i piątka studentów. Jak się domyślacie, powietrza zaczęło brakować w normalnych warunkach, a tu dodatkowo w grę wchodziły różne dodatkowe aromaty medyczne. Oczywiście wszyscy w ubrankach sterylnych, pomieszczenie zamknięte ze względów higieniczno-epidemiologicznych czy jakichkolwiek innych, słowem mordownia. Lekarz sprawnie znieczulił pacjenta, a następnie po stwierdzeniu braku kontaktu z wyżej wymienionym rozpoczął wykłuwanie się igłą rozmiaru sporego gwoździa do talerza biodrowego pacjenta. Przy wchodzeniu do jamy szpikowej talerza biodrowego następuje z reguły charakterystyczne chrupnięcie. Tak też było i w tym przypadku, z tym, że pacjent odruchowo lekko wierzgnął nogą, przewracając przy okazji stojącą na stoliku zabiegowym buteleczkę ze znieczulaczem. Ponieważ wszyscy wpatrzeni byli w doktora i jego ogromną igłę tkwiącą do połowy w biodrze pacjenta, nikt na tę drobnostkę uwagi nie zwrócił. Znieczulacz więc bez żadnych przeszkód zaczął parować do dusznej atmosfery zabiegówki. Bardzo szybko u wszystkich pojawiło się uczucie osłabienia, niewielkie nudności, osłabienie nóg czy zawroty głowy. No ale na medycynie są w końcu sami twardziele, więc nikt nic nie mówił, tylko cierpiał w milczeniu. Kolega bez żenady oparł się z lekka na pielęgniarce, jakby chciał z bliższej odległości zobaczyć igłę. Instrumentariuszka oparła się oboma łokciami o stół. Dało się słychać kilka głębszych westchnień. Każdy oparł się o co mógł i z modlitwą w oczach patrzył na postępy lekarza. A lekarz też jakby zaczął się nagle śpieszyć, gruby pot zrosił mu czoła, a ręce drżeć. No ale jakby to wyglądało, jakby zemdlał przy studentach przy tak prostej biopsji? Na medycynie są sami twardziele, więc zaparł się nogami o stół i przycisnął mocniej. Chrupnęło po raz drugi. Kumpel z pielęgniarką zwalili się jako pierwsi na stół ku lekkiemu oniemieniu już nieźle znieczulonego zespołu. Sekundę później dwóch moich kolegów cicho osunęło się pod ścianami. Ja puściłem skromnego pawia i skończyłem się na stół. Dopiero wtedy lekarz zwrócił uwagę, że coś jest nie tak i krzyknął: "Chodu!" Nie zdążył, zrobił jeden jedyny krok, gdy również dopadło go prawo powszechnego ciążenia. Wszyscy rozpoczęli szaleńczy wyścig do drzwi. Niby 2 metry, a jednak, którego nikt nie ukończył. W pomieszczeniu pozostała cicha masa ciał słodko pochrapujących. Zbudził mnie docierający z bardzo daleka krzyk. Z głową ciężką jak po 3-dniowej imprezie udało mi się zlokalizować źródło w postaci pacjenta, który zbudziwszy się jako pierwszy, dawał wyraz swojemu niezadowoleniu z powodu gwoździopodobnej igły dalej tkwiącej w jego biodrze. Na szczęście okrzyk było słychać poza zabiegówką i chwilę potem wszystkie ciała wyniesiono na korytarz. Samych twardzieli, rzecz jasna. Dzisiaj dowiemy się, jaka jest największa życiowa tajemnica zakonnicy, będzie też coś o stosunkach panujących w policji, a także powspominamy podejmowanie staropolską medyczną gościnnością gości z zagranicy. Chociaż wtedy nie tak do końca była to zagranica. Czego zakonnica nie powie nawet przeoryszy? Ostatnio w ramach dokształcania się szwendam się po różnych stażach i oddziałach. Niedawno przyjmowałem na ten przykład na oddziale reumatologicznym. Specyfika badania pacjentów, ze względu na to, że schorzenie może dotyczyć wielu stawów, wymaga, by pacjenta rozebrać co najmniej do majtek. W końcu biodrowe stawy trzeba dokładnie obmacać w odwiedzeniu, przywiedzeniu i oczywiście rotacji. I poruszać nimi na wszystkie strony, a przynajmniej spróbować. Dostałem z samego rana historię choroby pacjentki tuż przed 30 rokiem życia z podejrzeniem pewnej choroby, która może dość szybko zająć bólowo i wykrzywieniowo wiele różnych stawów. Wczytawszy się najpierw w zgromadzone dokumenty, stwierdziłem, że jest spore prawdopodobieństwo, że ta pani ma akurat tego pecha.
Idę do pacjentki zebrać wywiad i zbadać. Patrzę na korytarzu, siedzą zakonnice. Nie podejrzewając najgorszego, zagadnąłem przechodzącą pielęgniarkę, czy mamy zlot pingwinów. Dowiedziałem się, że przyprowadziły moją pacjentkę. Na domiar złego, jak zwykle, jeden pingwin szedł za mną i usłyszał moje uprzejmie pytanie. Dlaczego pingwiny chodzą stadami? Biorę pacjentkę pingwina do badalnika. Także pomieszczenie, w którym lekarz może się zamknąć z kim chce i bawić się z nim w doktora. Najwyraźniej fakt, że noszę spodnie, przeraził śmiertelnie siostrzyczkę, co blada cała szła za mną. Szczerze powiedziawszy, mnie też przeraził fakt, kim jest moja pacjentka, bo zawsze jakoś miewam dziwne problemy z duchowieństwem. Ostatnim razem, jak pojechałem do przeziębionego proboszcza, to całą noc spędziłem w zachrystii z proboszczem, dwoma wikariuszami, telewizją, trwami, skrzynką wina francuskiego. Żona kompletnie nie uwierzyła, że byłem na wizycie domowej, jak mnie przywieziono o 4 rano. Zbieram wywiad. Pytam o wszystko. Choroby weneryczne, palenie papierosów, alkohol, narkotyki także. Wreszcie, dając pingwinkowi papiórki do podpisania, proszę, by się rozebrała do badania. Do majtek. Pąsy, jakie sekundę później zobaczyłem, na długo wbiją mi się w pamięć. Poza przybraniem intensywnych barw siostrzyczka ani drgnęła, więc zapytałem, czy zgadza się na badanie. Doktorze, ja ślubowałam czystość. To mnie rozwaliło, ale staram się dalej. Ja chcę siostrę tylko zbadać. Ale doktorze, czy to konieczne? Żeby dobrze siostrę leczyć, muszę wiedzieć, w czym dokładnie tkwi problem. Tu strzeliłem gadkę o konieczności badania wszystkich stawów. Ale doktorze, bo ja bym nie chciała, to znaczy, czy was na pewno obowiązuje tajemnica lekarska? Oczywiście. Ale przed wszystkimi? Przed przeoriszą też? Tak. To proszę nikomu nie mówić, ale ja... Tu nachyliła się ku mnie i rzekła szeptem. Noszę stringi. Czasem ciężko jest utrzymać powagę. Ale zdzierżyłem. Były piękne. Z koronkowym haftem na przedzie. Chłopcy radarowcy. Wczorajszy dzionek był wyjątkowo dziwny. Od rana czułem się jak bohater jednej z powieści Kawki. Zaryzykuję stwierdzenie, że odpowiada za to panujący upał, zapomnienie przeze mnie zabrania z domu dokumentów, upał, wysyp pacjentów, upał, rozkopanie całego miasta wzdłuż i w poprzek i związana z tym nasilona obecność drogówki, a także upał. Przemieszczając się pomiędzy jednym a drugim miejscem pracy, niepomny na brak dokumentów, zaryzykowałem przejazd przez strefę, licząc w duchu na z dala widoczny na przedniej szybie znaczek lekarski, który podobno uprawnia do przejazdu przez tę strefę. Niestety z miejsca natknąłem się na znudzonych, wesołych panów, którzy wybrali akurat ten moment na sprawdzenie, czy dany kierowca, aby na pewno może tędy sobie jechać jak książę udzielny, a nie powinien czasem stać w korku na obrzyzach strefy, jak zwykli obywatele grodu Kraka. Na widok biało-czerwonego lizaka spociłem się jeszcze bardziej, co przy panującym upale graniczyło z niemożliwością, jako że i tak w butach chlupotał mi już całodzienny pot, ale będąc przykładnym obywatelem, zjechałem na chodnik. Grzecznie czekając w samochodzie, uchyliwszy okno, obserwowałem w lusterku zbliżającego się przedstawiciela prawa i porządku. I w tym miejscu, opóźniony refleks, upał, zauważyłem, że ów szeryf, nie dość, że ma na sobie spodnie, biodrówki, ledwie trzymające mu się na typowo męskich 3 punktach zatrzymania, talerz biodrowy lewy, talerz biodrowy prawy i ten punkt z przodu, nie zawsze widoczny, to na dodatek idzie krokiem, którego nie powstydziłaby się modelka na wybiegu. Nawet bioderkiem z lekka zarzucał. Przyjrzawszy się dokładniej, stwierdziłem, że co prawda ekwipunku u pasa jest sporo. Pistolet, kajdanki, miotacz gazowy, coś w białej skórzanej miniotorebce, coś w czarnej skórzanej pochwie... To jednak nie wydaje mi się, żeby ubrał na siebie za duże spodnie, które obciążenia nie wytrzymują. Chyba to jednak były biodrówki. Po z góry przewidzianym pytaniu o dokumenty i z góry wiadomej odpowiedzi z mojej strony zostałem poproszony o zamknięcie samochodu i przesiadkę na tylne siedzenie policyjnego Passata. Tu z kolei miałem niewątpliwy zaszczyt poznać drugiego stróża prawa. Tym razem był to typ macho, z 3-dniowym, obowiązkowo czarnym, zarostem i bicepsami rozsadzającymi służbowe ubranko. Słowem, policjant z plakatu obywatelskiego. Na wstępie jednak mój zdenerwowany umysł zaobserwował z pewnym niepokojem, że wsiadający pierwszy policjant do wozu został przywitany oprócz standardowego, no co tam, pieszczotą w postaci muśnięcia grzbietem dłoni pod bródka.
Może jest to policyjny standard okazywania między towarzyszami patrolu. Mnie jednak zachowanie to wprowadziło w stan zastanowienia nad stosunkami panującymi w policji. Nie wiem, jak wygląda rutynowe zatrzymanie faceta bez dokumentów. Zapytano mnie wszelako, jak mógłbym im udowodnić, kim jestem, czyli kto może stwierdzić, że ja to ja, a nie on. Olśniła mnie w tym momencie myśl, by choć raz wykorzystać jednego z pacjentów. Komisarz tejże policji, choć nie drogówki. Celem próby załagodzenia zaistniałej sytuacji. Podawszy więc miłym panom numer telefonu komisarza, po raz kolejny zaobserwowałem, że macho przesunął pieszczotliwym gestem ręką po udzie swojego partnera. Teraz się zastanawiam, w jakim sensie to był partner. Jakoś tak coraz mniej wyraźnie czułem się, siedząc na trzeciego w radiowozie. Miałem nieprzeparte wrażenie, że chyba im w czymś przeszkadzam. Pan w centrali połączył radiowóz z moim drogim pacjentem, który, dowiedziawszy się, o co chodzi i na szczęście rozpoznawszy mnie po głosie, rozpoczął negocjacje z moimi oprawcami. Po kilku minutach rozmowy żałowałem coraz bardziej niezabrania tych dokumentów. Pan komisarz, nie mający władzy w drogówce, inny departament, jak mówiłem, po serii próśb przeszedł do dynamizatorów. Tu wszyscy mieli okazję się dowiedzieć, jak bardzo panu komisarzowi zależy na atakowi nagłej amnezji u drogowiczów, że zna ich szefa i jak do niego zadzwoni, to panowie z radiowozu przesiądą się na własne buty, którymi to butami będą wybijać rytm na najbardziej zapuszczonych i obfitych w dziury wszelkiego sortu ulicach naszego pięknego miasta. Gdy i to nie przyniosło efektu, dowiedzieliśmy się, co komisarz myśli o panach, o tym, co robią wieczorami, o ich żonach, ciekawe czy w ogóle je mają, matkach, córkach, bliższej i dalszej rodzinie, pochodzeniu społecznym i ustrojowym tychże, brakach w wyższym wykształceniu i kulturze, stosunku do mniejszości etnicznych oraz młodzieży wszechpolskiej. Panowie w trakcie tego monologu spoglądali na mnie coraz bardziej spodełba, a ja coraz bardziej się kurczyłem na tylnym siedzeniu. Gdy już rozmiarami zbliżałem się do średniej wielkości krasnala, panowie zgodzili się na poprzestaniu na mandacie. Przy wypisywaniu tegoż, gdy musiałem z kolei dzwonić do małżonki, by ta podała mój PESEL i inne numerki, policjant w biodrówkach zagaił grzecznie: panie doktorze, a nie jest pan czasem proktologiem? Na zakończenie, wracając do swojego samochodu, odwróciłem się, by raz jeszcze spojrzeć na przemiłych panów. Z ledwością się opanowałem, by nie pożegnać ich słowami, nieodparcie kojarzonych z mistrzem Lańskim: szacun wodzu. Napój, co ma kopa jak... Byłem wczoraj na imprezie. Impreza ciężka gatunkowo. Dość stwierdzić, że dopiero teraz wytrzeźwiałem. Najgorzej jest imprezować w gronie medycznym i to jeszcze jak w ramach bratania się z plebsem samo profesorstwo w tym bierze udział. Jeden z bardzo znanych krakowskich kardiologów opowiedział taką historię. Jakoś zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce gościła na naszej klinice delegacja z bratniego wówczas Związku Radzieckiego. Musiałem podejmować szefa delegacji. No i był obiad, a był wtedy taki przepis, że dopiero po 13 można było alkohol podawać, więc pierwszą część obiadu o suchym pysku, a dopiero później pojawiła się czysta i tylko przed szefem delegacji żubrówka. Upał był, więc radziecki profesor ostro wziął się za butelkę, po której zawartości w ciągu niecałej godzinki pozostało jeno wspomnienie. Jako że reszta delegacji dziennie swemu szefowi sekundowała wódka, też wyszła. Sytuację uratował profesor anatomii, gdzie w różnych celach różne roztwory się używa, przytargując skądś 5-litrowy baniak spirytusu. Nieco rozcieńczoną butelkę postawiono przed szefem delegacji, który również jej w chwilę kilka dał radę. Nie widząc więcej niczego do zaspokojenia pragnienia, tęsknym wzrokiem patrząc na butelkę żubrówki, zapytał kardiologa: Izwinitie, a jest u was użyjeście mineralna z bizona? Dzisiaj skupimy się na problemach sercowych, ale nie do końca medycznym, czyli jak podpaść żonie oraz jak można uratować małżeństwo, w dodatku cudze. Oprócz tego, że w lipcu mamy więcej roboty, bo połowa lekarzy na urlopach, a pacjenci od chorób urlopów nie biorą, mamy też trochę zabawy połączonej z trwogą. Przychodzą do nas na letnie praktyki studenci medycyny po którymś tam roku studiów. Serce rośnie patrząc na nich, a potem strach chorować, jak wyrosną z nich takie doktory jak my sami. Kumpel kiedyś porównał, że patrzeć na ich wyczyny to z rosyjska: eto kak tigra jebać. I śmieszno, i straszno. Jest u mnie taki jeden, którego męczę z opisywania zapisów EKG w czasie prób wysiłkowych. Podrzucam mu różne kawałki taśmy, różne przypadki większe i mniejsze, wplatając w nie od czasu do czasu przypadki prawidłowe.
Niech się uczy. Dziś zaś podałem mu przypadek. Jak się później okazało, specjalny. Otóż w czasie próby wysiłkowej na kilka sekund pacjent przypadkowym gestem rozłączył elektrody w czasie zapisu, więc na jednym z kolejnych płócien ciągłego zapisu zamiast normalnych pobudzeń serca widnieje jedynie płaska linia znana wszystkim miłośnikom seriali medycznych z zatrzymania akcji serca. Samo zaś zatrzymanie w każdym opisie kojarzy się nieodmiennie ze zgonem natychmiastowym. Oczywiście u tego pacjenta kilka sekund później zapis ponownie został podłączony i wszystko było normalnie zapisywane. Ja prawdę mówiąc nawet nie zwróciłem uwagi na tę przerwę, koncentrując się na kawałkach, w których faktycznie coś pacjentowi się działo. Tym bardziej zaskoczył mnie opis młodego rycerza Medi, nie mylić z Jedi, który brzmiał: pacjent zatrzymał się w 5 minucie trwania próby wysiłkowej, prawdopodobnie celem złapania oddechu. Śmieszne czy straszne? A może to tylko poniedziałek? Lekarze mają w sumie smutne życie. Praca ciężka i odpowiedzialna. Jakie są pieniądze, to każdy wie i co się dziwić, że korupcja w tym zawodzie, podobno ja osobiście nic o tym nie wiem, ogromna. W domu nie lepiej, ciągły brak zrozumienia pozostaje, znów jednak wdzięczność pacjentów równie wyrażana. No i często ich pamięć tej pełnej skupienia naszej twarzy pochylonej w tych ciężkich chwilach nad łóżkiem szpitalnym i jego zawartością. Kilka tygodni temu zjawiła się na dyżurze nietypowa gromadka. 4 córy Afrodyty, bardzo skąpo ubrane, krótkie spódniczki i halkostaniki. No, upał w końcu, im też gorąco. Przywiozły mi na izbę przyjęć swojego chyba Alfonsa. Od razu dał się zauważyć gwałtowny wzrost zniedołężnienia pacjentów płci męskiej w poczekalni, bo co rusz któryś rzucał się na podłogę, by podnieść coś, co właśnie upadło przypadkiem, a że odbywało się to przy akompaniamencie strzelania w krzyżu, schylanie i w karku od równoczesnego mimowolnego patrzenia w boki do góry, poczułem się przez moment jak na wojnie. Kolorytu dodał jeden dziadek, który jak dokonał padni, no to już nie mógł zrobić powstań i z miną satyra patrzył z podłogi na panienkę z lekka wystawionym językiem. Ach, ta choroba Parkinsona. Kolejną obserwowalną cechą było nagle skamienienie serc troskliwych dotąd żon i opiekunek, połączone z gwałtownym zaciskaniem warg i zaczerwienieniem na twarzy. Wzmiankowanego dziadka podniosły w końcu 2 sikorki, pielęgniarki stażystki, mimo że jego małżonka siedziała na krześle obok. Po krótkim zlustrowaniu sytuacji i trzeźwej analizie stwierdziłem, że jak zostawię to towarzycho wśród standardów kardiologicznych, to będę miał za moment ostry dyżur urazowy w poczekalni, a może i jakiś wylewik przy gwałtownym skoku ciśnienia się wydarzy. Wziąłem więc wszystkich do zabiegówki. Ledwie drzwi zamknęły się za nami, facet stracił przytomność. Następna godzina spędzona została na utrzymywaniu wyrywającej się na wolność duszy w tymże ciele. Dużą trudność sprawiło nam rozebranie faceta z ubrania i uprzęży z tombaku, ale tu niespodziewaną pomoc udzieliły córy Afrodyty, które sprawnie i z wielką radochą rozdziały swojego szefa. Mnie pozostało więc obserwowanie i szczere podziwianie prezentowanej wprawy w rozdziewianiu faceta oraz, to już oczywiście mimochodem, kątem oka i całkowicie bezwiednie prezentowanych przy pochyleniach i wypięciach tak zwanych wdzięków. Co ciekawe, moje 2 pielęgniarki też patrzyły na panienki z wyraźną zazdrością. Może też chciałyby być lepiej przygotowane do zawodu. Jak facet był goły, mogłem wreszcie ja przystąpić do akcji i jak wspominałem, torturowałem faceta przez ponad godzinę. Panienki zaś zostały zamknięte w pokoju socjalnym celem nieprowokowania ostrych zespołów wieńcowych wśród normalnych pacjentów. Ponieważ wszyscy o to mnie z reguły pytają, więc jasno powiem, Alfons przeżył. Skończyło się więc na wylewnych, absolut kurant podziękowaniach, wręczeniu wizytówki, pierwsza wizyta gratis, oraz buziakach od panienek. Ładne były, dość młode, więc nie miałem serca się bronić. Minęło kilka tygodni. Spacer po krakowskich plantach, w pełni rodzinnie, moja żona i ja z dzieckiem, moi rodzice, teściowa, przyjaciel domu w osobie krakowskiego księdza, którego ja osobiście serdecznie nie znoszę, podejrzewam, że z tajoną wzajemnością, upał i sielanka. Ptaszki ćwierkają, gołębie proszą o żarcie coraz nachalniej, Rumunki prześcigają się w proszeniu z gołębiami, nagle słyszę z daleka, ledwie poznaję, ale jednak to te 4 panienki z dyżuru.
Dodam, że po wyglądzie dało się domyślić, kim są. Na pół plant się rozdzierają. Dzień dobry, doktorze. Witamy, doktorze. Pamięta nas pan? Był pan wspaniały, doktorze. Nigdy pana nie zapomnimy. Jest pan jedyny w swoim rodzaju. Dał pan z siebie wszystko. Itd., itp. Rodzina, ksiądz, żona. Wszyscy poza córką spojrzeli na mnie głęboko. Nawet nie chciałem mówić, że taki mam zawód i że ciężko pracuję. To już nawet ciche noce nie będą. To będzie grobowiec. Taki z ciężką płytą marmurową na piersiach. Ale przeżył. Mam pełną poświęcenia i dobrej woli pielęgniarkę. Prawdziwy skarb. Powinienem w zasadzie napisać miałem. Złamała dziś rano nogę na schodach w klinice. Na moich oczach. Podbiegłem, pomogłem, przetransportowaliśmy ją na wolne łóżko. I tu problem, co dalej? Nasz szpitalik nie ma zaplecza traumatologiczno-gipsowego. Koleżanka, szczęśliwa posiadaczka od miesiąca swojego pierwszego telefonu komórkowego, stwierdziła, zadzwonię do domu. Mój mąż ma dziś wolne, niech po mnie przyjedzie. Dzwoni. Widać od razu, że jeszcze sztuki książki telefonicznej w telefonie nie opanowała, bo wykręca ręcznie. Chwila ciszy, następnie bąka, przepraszam, pomyłka, i rozłącza się. Do nas mówiąc, że z tego zdenerwowania wykręciła zły numer. Dzwoni ponownie, tym razem sprawdzając numer wybity na komórce. Sekundę później nie poznaje koleżanki. Z okrzykiem, ty kurwo, co robisz w moim domu o 10 rano? Szok ani chybi pourazowy. Odbieram jej z rąk telefon, rozłączając rozmowę. Pytam, co jest. Ona z płaczem, że w jej domu o 10 rano jakaś obca baba telefon odbiera. Mąż ją zdradza, miał cały dzień być w domu. Teraz już wie po co. Czym sobie zasłużyła, skarpetki mu zawsze pierze. Koszule pracuje, dupy daje, itp., itd. Żal mi się zrobiło, koleżanki. Zaproponowałem, że może ja zadzwonię i coś spróbuję wyperswadować, a przynajmniej męża do telefonu poprosić. Miałem nadzieję, że będzie w stanie. Zgodziła się, biorę telefon, włączam powtórne wybieranie i tu mnie olśniło. Kierunkowy do Krakowa to 12, a nie 22. I tak oto uratowałem małżeństwo. Doktor Kornagnon imprezował w ostatnią sobotę, a że imprezka w gronie mieszanym z lekką przewagą medyczną to obfitowała w liczne opowiastki o latoroślach z takich rodzin, a my, za zgodą uczestników, zamieszczamy kilka. Jedna z koleżanek. Zdawałam na studia, będąc w 6 miesiącu ciąży. Dziecko od urodzenia mieszkało z nami w akademiku. Ja medycyna, mąż farmacja. Chcąc nie chcąc, dziecko uczyło się mówić na terminach medyczno-farmakologicznych. Stąd mając 3 lata, widząc dąb, zamiast dąb dziecko krzyczało: patrzcie, Quercus robur. Przyuważył to jeden pan w autobusie i przyjacielsko zagadnął: ale mądry chłopczyk, pewnie zostaniesz biologiem albo lekarzem. Na co 3-letni smród odpowiedział: na pewno nie! Nienawidzę patofizjologii! To samo dziecko ma już 4,5 roku, w przedszkolu pierwszy dzień. Jak to dzieciaki, wszystkiego ciekawe ganiają, zbierają z półek co się da, wydzierają się jedno na drugie i wzajemnie sobie co lepsze zabawki. Obraz Sodomy i Gomory. Panie przedszkolanki, najpewniej przyzwyczajone już do pierwszego dnia w przedszkolu, w kolejnych latach przycupły w kącie i nieśmiało próbują jakiś porządek zrobić. Dziecko wychowane przy wiecznie uczących się rodzicach w ciszy i spokoju nie zdzierżyło. Zrobiło sobie tubę z kartonu i jak nie wrzaśnie: cisza! Profesor idzie! Robimy kartkówkę z patofizjologii! Dzieci grzecznie usiadły, mocno wystraszone, a skrzywione medycznie dziecko rozpoczęło rozdawanie kartek. Przedszkolenki też usiadły oniemiałe. Ciekawe, czy zdały. Coraz starsze i coraz bardziej skrzywione przez studia i rodziców dziecko ma już lat 5,5, a dla matki dziecka jest to coraz większy stres związany z pierwszymi egzaminami dużych przedmiotów klinicznych. Po teście z pediatrii mama wzięła swojego synusia ze sobą, by sprawdzić na tablicy ogłoszeń, jak jej poszło. A że dziecko obracało się w towarzystwie wielu innych studentów medycyny, poznało już ich najgorsze obawy i tak najbardziej obawiali się z pediatrów profesora A, który znany był z najdziwniejszych pytań egzaminacyjnych. Ja sam pamiętam jedno. Kilkuletnie dziecko leży na łące, obok pasie się koza, na co chore jest dziecko. Nagrodą za prawidłową odpowiedź będzie tradycyjna bułka z salcesonem. Nie dotyczy krakowskich studentów i absolwentów medycyny. Widząc więc tłok przed tablicą, nieznoszący tłoku Bobas wrzasnął: idzie profesor A! Popłoch jaki zrobił
się był niesamowicie malowniczy. Ze dwie osoby wywrócone zostały niemal zadeptane przez innych. Po chwili studenci zorientowali się jednak, że to tylko wygłup dziecka, a zaczerwieniona i gęsto tłumacząca się matka nie wiedziała, co ze sobą począć. Ale tłok się zrobił ponownie, dziecko więc znów: idzie profesor A! Nikt nie zwrócił na to uwagi, tym większe zaskoczenie, że po chwili zza rogu faktycznie wyszedł profesor A i kompletnie ignorując skamieniałych na odmianę studentów, podszedł do dziecka, pytając, czemu tak się boi profesora A. Rezolutne dziecko zaczęło szybko wymieniać, jaki to straszny człowiek nie jest, jak ludzi gnębi, że mama nie może przez niego spać po nocach. Matka po raz pierwszy w swoim życiu modliła się gorliwie, by jej progeniturze coś się stało z aparatem mowy, jakiś gwałtowny śliznotok czy inny paraliż języka. Dziecko jednak w spokoju kontynuowało całą litanię zasłyszaną od mamy jej znajomych z akademika. Dobrotliwy uśmiech profesora coraz bardziej znikał w miarę słuchania, a zgromadzeni studenci posyłali matce dziecka spojrzenia coraz bardziej nasycone miłością i serdecznością. W końcu profesor przerwał dziecku, mówiąc: ale to ja jestem profesor A. Na co dziecko: pan nie jest tak straszny, jak mówiła mama. Weźmiemy pan na lody. Przez następną godzinę matka modliła się, by profesor nie zapytał o nazwisko dziecka. Podobno modły zostały wysłuchane. Inne dziecko medyczne, wychowane w akademiku medycznym, mając 3 lata, poszło do przedszkola. Na pierwszych zajęciach z rysowania pada sakramentalne pytanie: jakie znacie kolory? Zgłaszający się młody Medi odpowiada: karo, kier, pik i trefl. Kolejne, tym razem 15-letnie dziecko, mające za sobą traumatyczne dzieciństwo zapewnione przez rodziców obojga lekarzy, obracające się wśród znajomych w 90 kilku% z tej samej branży. Obracające się w sensie: a to impreza, a to brycz, a to popijawa, oblewanie specjalizacji, doktoratu, pierwszego udanego zabiegu itp. przychodzi ze szkoły. Zapisane zostało do klasy z językiem wykładowym angielskim oraz poszerzonym francuskim. Wraca zgnębione do granic możliwości, płaczące od progu. Troskliwa mama, przytulając dziecko, pyta, co się stało. Tu następują chlipiące wyjaśnienia, według których dziecko jest najgorsze w całej klasie, na pewno nie zostanie wymarzonym przez niego dyplomatą, francuski jest językiem gejów i zoofilii, a one tego się nie nauczy, będzie najgorszy i w ogóle beznadziejny. Rozumiejąca to wszystko, matka pociesza dzieciątko na wszelkie sposoby, wyliczając osiągnięcia z poprzedniej szkoły i nagrody z olimpiady anglistycznej itp. Jak to nie skutkuje, to usiłuje przekonać, że wiele innych zawodów jest powiązanych z dyplomacją i polityką, a na stosunkach międzynarodowych perfekcyjna znajomość angielskiego na pewno wystarczy. Udobruchane dziecko w pewnym momencie się zapala: mamo, jak się okaże, że jestem kompletnym debilem, to mogę jeszcze iść na medycynę, prawda? Tu zgorszone spojrzenie mamy, urażonej faktem zrównania jej z debilami. No co? Patrząc na twoich znajomych, to chyba nie są trudne studia, prawda? Dzisiaj poznamy funkcjonowanie izby przyjęć w czasie ogromnych upałów. Dowiemy się, że chorzy mogą być świetnymi tancerzami, a na koniec będzie opowiastka nie do końca medyczna, za to z brzydkimi wyrazami. To był najgorszy dyżur w moim życiu. Abstrahując od ciężkości i ilości pacjentów, ludzie wykończeni upałem zachowywali się po prostu dziwnie i całkowicie irracjonalnie. Dotyczyło to zarówno personelu służby zdrowia, najgorzej mieli ratownicy w karetkach, normalnie wielki pokłon dla nich, jak i pacjentów. Myślę, że tym razem posypią się oskarżenia o koloryzowanie czy naciąganie. Nie zamierzam tego komentować. Kto nie przeżył czegoś takiego, niech następnym razem w taki upał zgłosi się na wolontariusza do pomocy w pogotowiu i posmakuje piekła. 1. Na izbę przyjęć wpada Arab. Przez moment myślałem, że to Fata Morgana, bo strój wprost z pustyni, łącznie z takim powiewającym na karku kraciastym czymś oraz opaską na głowie podtrzymującą całość, razem z nim pielęgniarka, cała zaczerwieniona na twarzy, bynajmniej nie od upału, wiele tłumaczy z trudem tłumiony uśmiech przez łzy. Doktorze, to jest Ajatollah Wisimulacha, ale nie wiem, co mu jest, bo to, co mówi... Arab bierze kurs na mnie z groźną miną i od razu daje popis pięknej, wierszowanej polszczyzny. Doktor, ja zrobił kupa jak murzyn dupa. W upał nie zdzierżyłem. Ścięło mnie ze śmiechu. Przez łzy widzę zaskoczoną minę arabskiego pacjenta. Jak to tak śmieszy, to ja mogę kolejną kupa zrobić tu i teraz. To się razem śmiać.
Czy wszyscy Arrabowie to terroryści? Dwa. Nie wiem, skąd pojawia się jakaś kilkuletnia pociecha z na wpół żywym kotem na rękach. Pociecha czerwona i spalona, aż ciarki przechodzą. Dopada do niej koleżanka, coś tam zagaduje, a dziecko na całą poczekalnię. Ratujcie mi kota, gorąco mu! Ach, ta niczym niezachwiana wiara w polską służbę zdrowia. Normalnie ręce same szukają maszynki do golenia. 3. Pod wieczór, gdy kolejka pacjentów w miarę się ustabilizowała, czyli przestała się powiększać, oberwałem rykoszetem od mojego pisania na KM. Facet, lat 40 kilka, grzecznie czekający na swoją kolejkę prawie 2 godziny. Na pytanie, co mu jest, zaczyna sobie odwijać bandaż z prawego przedramienia, mówiąc: doktorze, żona przypadkowo, aha, już w to wierzę, wbiła mi widelec w rękę. Ale czytałem w internecie, jak jakiś lekarz doradzał, żeby nie wyciągać dużych przedmiotów z ran, więc od razu przyjechałem tutaj. Patrzę, oniemiały. Faktycznie spod bandaża widać wystający płasko wzdłuż ręki, że tak powiem, wbity, wygięty widelec. Nawet krwi nie za dużo. Na moją minę facet dodaje: a wie pan, doktorze, myślałem, że takie rzeczy bardziej bolą. Na końcu języka miałem, by mu rzec, że w mniej upalnie dni rzecz zdecydowanie bardziej. 4. Nie ma to może związku z upałem, ale że też wczorajsze, więc... Pacjentka 22-letnia o wyglądzie modelki. Trzeba było widzieć ten tłum lekarzy przechodzący przez pokój, w którym była badana. Oczywiście każdy w jakiejś sprawie niecierpiącej zwłoki. Przyjęta kilka dni temu z powodu uporczywego kaszlu z tak zwanym okrztuszaniem. Ponieważ rentgen płuc wykazał jakąś okrągłą zmianę, a to niemal jednoznacznie kojarzy się z rakiem płuc, została skierowana na jedno z najprzyjemniejszych badań, czyli bronchoskopię. To coś jak gastroskopia, tylko rurę wpychamy na żywca do tchawicy i oskrzeli. W badaniu tym odnaleziono zmianę guzowatą, a że była z dość dużym naciekiem zapalnym, uwypuklona do światła oskrzela niczym ogromny polip. Niemal zamyka światło oskrzela, więc zdecydowano się na usunięcie zmiany. Całość oczywiście w zgrabnym szkle poleciała na badanie histopatologiczne, by tam po zatopieniu w parafinie, utrwaleniu i innych miłych zabiegach ulec następnie pocięciu celem oglądnięcia pod mikroskopem i postawieniu rozpoznania, co to jest. Wczoraj dostaliśmy opis. Otorbione szczątki karalucha domowego. Blatta orientalis. Nie pytajcie, jak tam w las. Mój ulubiony kumpel z dyżurki to człowiek, który do życia podchodzi nieco inaczej niż większość ludzi. Chwilami odnoszę wrażenie, że dla niego nie ma rzeczy na tyle niemożliwych, by nie dałoby się ich zrobić, lub przynajmniej je powiedzieć. Byliśmy dziś na wizycie. Na jednej z sal leży pacjentka dobiegająca 70 wiosen. Blada, chuda, wysuszona, z chorobą wieńcową i cukrzycą. Oba te schorzenia nie były jednak specjalnie nasilone, a wręcz wymagały jedynie standardowego leczenia. Problemem była natomiast towarzysząca tym schorzeniom depresja z nerwicą, która objawiała się m.in. drżeniem, bardzo podobnym do tego występującego w chorobie Parkinsona, którą to chorobę już w czasie pobytu pacjentki na oddziale udało nam się wykluczyć. Drżenie, wręcz drgawki rąk, pojawiało się w stanach emocjonalnego wzburzenia. Co ciekawe, zaobserwowaliśmy u pacjentki, że przy dużym zdenerwowaniu dołączają się dodatkowo drżenia nóg. Na wizycie u pacjentki spotkaliśmy rodzinę w postaci małżonka pacjentki i jej siostry, również wiek wczesno-geriatryczny. Ucieszyli się oni bardzo, gdy pacjentkę poinformowaliśmy, że w piątek wraca do domu. Sama pacjentka nie była jednak specjalnie zachwycona tym faktem, usiłując nas przekonać, że jest bardzo chora. Oczywiście w trakcie dyskusji pojawiły się drżenia. Rodzina pacjentki, chcąc ją uspokoić, zaczęła mówić, jak to wspaniale, że w sobotę wesele córki siostry pacjentki, jak to sobie potańczą na weselu itp. Pacjentka w płacz, mówiąc, że ani nie zdąży do fryzjera, ani nie ma co na siebie włożyć, ani wreszcie nie potańczy w takim stanie. Tu podniosła mocno drgające w ręce i w nieco mniejszym stopniu drgające nogi, by wskazać powód i że na pewno nie będzie się dobrze bawić. Rodzina na nas błagalny wzrok, na co mój ulubiony kumpel pociekającym tonem: jak to nie może pani tańczyć? Ma pani idealne warunki do breakdance'u! Kocham go za jego optymizm i zdolności pocieszania. Ostatnio mam coraz dziwniejsze obowiązki. Tym razem zostałem przewodnikiem po Krakowie.
Wszystko przez przyjazd przedstawiciela pewnej firmy medycznej, w skrócie REP jak reprezentatyw, który przyjechał do nas negocjować sprzedaż super nowoczesnego diagnostycznego urządzenia prześwietlającego i analizującego, w skrócie super dupa. No więc wieczorową porą z facetem od super dupy poszedłem na miasto. Gość, jak się okazało, trzecie pokolenie polskich emigrantów wojennych z dość dobrym rozumieniem polskiego, niestety z bardzo złym wysławianiem się w naszym języku. Ustaliliśmy więc, że angielski będzie lepszą płaszczyzną kontaktów. Dość szybko okazało się, że gość jest pragmatykiem oraz że zdecydowanie mniej go interesują zabytki, a bardziej lokale. My company gave me a great representative budget, so... Wybrałem więc po namyśle pewien lokal francuski w bliskim sąsiedztwie rynku głównego. Siadamy, dostajemy karty z menu i 5 minut do namysłu. Zastanawiając się nad wyborem rep, który z racji polskich korzeni koniecznie chciał zjeść coś regionalnego, stąd mój wybór francuskiej restauracji, zaczął mozolnie i szczegółowo dopytywać się kolejne potrawy. Ponieważ dość szybko zaschło mi w ustach od tłumaczenia, zaproponowałem, iż może przed złożeniem zamówienia zamówimy sobie po kieliszku wina. Proszę więc kelnera, który szybko zajął wyczekującą pozę przy naszym stoliku. Chcielibyśmy poprosić po kieliszku półwytrawnego wina przed złożeniem właściwego zamówienia. Co mógłby pan polecić? Mamy w ofercie wiele win. Od 7 do 25 zł za kieliszek. Obaj wybałuszyliśmy oczy, bo takiej prezentacji win jeszcze nie słyszeliśmy. Ale nam nie chodzi o ceny. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie marki pan poleca. Momencik, pójdę się zapytać szefa sali. Z tymi słowami oddalił się, a ja zostałem natychmiast zapytany, czy mój współbiesiadnik dobrze zrozumiał kelnera. Potwierdzając i wstydząc się za przedstawiciela lokalu, złowiłem kątem ucha początek rozmowy kelnera z szefem, z którego wywnioskowałem, że są w dość zażyłej atmosferze. Te dwie cioty tam. Po chwili wraca do nas i rzecze... Szef sali poleca za 11,50. Udało nam się wyrotflować z tego renomowanego francuskiego lokalu, podtrzymując jeden drugiego. Marka i kraj pochodzenia wina pozostały półwytrawną tajemnicą. Dzisiaj poznamy jedno z najtrudniejszych badań, jakie zna medycyna, ale na początek coś dla miłośników horrorów. Miałem fajnego pacjenta, emeryta, który pracował kiedyś w służbie zdrowia. Opowiedział mi historyjkę, jak twierdzi, ze swojego życia. Na początku lat 80. w Krakowie była podobno jedna spalarnia materiałów organicznych pochodzenia ludzkiego. Umieszczona oczywiście z dala od zakładów zajmujących się kawałkowaniem ludzi, czytaj chirurgii, czy analizą tychże kawałków, czytaj medycyna sądowa, histopatologia, patomorfologia. A że ustrój socjalistyczny jeszcze wtedy kwitł był, więc oczywiście żadnego transportu zakłady te nie miały, więc wszystkie rzeczy do spalenia trzeba było wozić środkami komunikacji miejskiej. Oczywiście tak, by współpasażerowie nie mieli pojęcia o naturze transportowanych części. Odbywało się to więc w workach foliowych, które dla wygody i podobno dla niepoznaki wkładano do popularnych siatek reklamówek. Pewnego razu zdarzyło mu się z kolegą z pracy przewozić do krematorium większą partię drobnych... zużytych części, oczywiście bez biletu, bo po co, w końcu socjalizm, czyli autobus też do nich należał, więc po co za własne mają płacić. Problem w postaci kanarków dwóch pojawił się dość szybko, co gorsza na linii pomiędzy centrum a Nową Hutą, gdzie wtedy jeszcze był dłuższy kawałek bez przystanków. Panowie jednak w panikę nie wpadli. Jeden z nich, wychodząc z założenia, że nie ma tego złego, co by kanarowi w autobusie nie można było zrobić, pacjent mój zasłaniany przez kumpla szybko wyciągnął dodatkową rączkę, amputowaną na wysokości nadgarstka, i wsadził ją sobie do rękawa, tak że tylko kawałek dłoni z palcami wystawała. Po czym grzecznie poczekał, aż kontrolerzy podeszli. Na standardowe bileciki do kontroli proszę, łamiącym się głosem rzekł, że on co tylko po wypadku i zabiegu chirurgicznym ze szpitala wyszedł, tramwaj podjechał, więc wsiata biletu nie ma. Chciał im, jak twierdzi, dać ostatnią szansę i wziąć ich na litość, jednak kanary z uśmiechem wyższości, dawaj szykować się do spisania kaleki. Widząc, że współczucie nie jest najmocniejszą stroną panów z MPK, pacjent rozpoczął skamlenie o kilka tonów wyżej, głównie by znaleźć sobie jak największą widownię, i do wyższego kontrolera podchodzi, mówiąc, żeby spojrzał, jak nie wierzy, że spieżo po zabiegu jest i czucia w ręce nie ma jeszcze, niech go uściśnie na próbę. Wszystko oczywiście w trakcie wkładania mu niemal w dłoń swojej przygotowanej ręki. Kontroler, niczego nie podejrzewając, za dłoń chwycił, uścisnął, po czym sekundę później osłupiał, widząc, że została w jego ręku.
zaległa głęboka cisza. Przez chwil kilka dało się usłyszeć każdy zgrzyt koła na szynie, o bzykaniu nielicznych owadów nie wspominając. Wszyscy z najbliższego otoczenia skupili wzrok na złączonych w męskim uścisku dłoniach, z których jedna była jakby nieco niekompletna i bezpańska jakaś taka... Pacjent, mając dramatyczne wyczucie czasu, odczekał moment, po czym drzeć się zaczął, że mu kanar świeżo dłoń przyszytą urwał, oczywiście z powodu braku biletu. Kilka sekund później kontroler dłoń ową ze swych rąk był wypuścił i zaczął głośno się bronić przed tłumem, który po zrywach Solidarności miał ochotę go zlinczować, najlepiej przez powieszenie na najbliższym słupie trakcyjnym. Zbulwersowanie tłumu ujawniło się m.in. pod postacią babci używającej parasola niczym szpady, dwóch robotników jadących na popołudniową zmianę, którzy werbalnie ogłaszali kanarkom, co można dorosłemu mężczyźnie na walcowni zrobić, oraz pewnego studenta, który z kolei, mając ze sobą jakieś grube tomiszcze, zaczął nim panom wygrażać, głosząc przy tym różne patriotyczne hasła. Kilkanaście innych osób szybko do gruźb się przyłączyło, co na tyle mocno zdekoncentrowało kontrolerów, że pacjent z kumplem zdążyli się przechwycić, przepchać się pod drzwi i oddalić się czym prędzej na pierwszym przystanku od kotłującego się tramwaju. W sumie ciekaw jestem, czy od tego zaczęły się rozruchy w Nowej Hucie, które pamiętam z czasów mojej wczesnej młodości. Bezpośrednio po wizycie, o której wspominałem już dziś wcześniej, ugrzęzłem w pracowni, w której robiłem jedno z najtrudniejszych badań, jakie zna medycyna. Badanie to wymaga od lekarza ciągłej koncentracji i absolutnej uwagi i ogromnej siły woli, by utrzymać powagę. Badanie to nosi nazwę spirometria. Matka pacjentki. No i jak, doktorze? Córka jest nieźle przedmuchana, prawda? Pacjent 50-kilkuletni. Doktorze, ja już nie mogę. Może żona za mnie za chwilę poddycha. Ja do pacjenta przy tak zwanej pętli przepływ objętość. Utrzymać na wydechu jeszcze chwilkę. Proszę wytrzymać. Wydech jeszcze. Hup! Spojrzałem. Cały zaczerwieniony z wysiłku pacjent zwalił się pod stół. No dobra. Zrobiło mi się głupio. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Ja nie mogę się przy panu skupić na oddychaniu. 20-kilkulatek o wyglądzie hippie, lata 60. Zjadłem dziś rano dużo czosnku. Czy to wpłynie na wynik badania? No, na atmosferę w pracowni na pewno. Badanie spiroergometryczne, czyli pacjent w masce biega na bieżni wysiłkowej. O Boże, doktorze, dochodzę, już. A pielęgniarki tak na coś liczyły. Zniecierpliwiony pacjent długo czekał na badanie. Doktorze, czy ja w końcu zasłużę na to, by sobie podmuchać? Widząc, że pacjent strasznie nierówno oddycha, mówię: proszę oddychać głęboko, równo. Może pan sobie liczyć w myśli: wdech, wydech, wdech, wydech. 20-letnio dowcipniś, ja równo i głęboko, a nawet szybko, to tylko w czasie oddycham. Ojciec 18-latka, który właśnie robi badanie. No dmuchaj, mocno, co z ciebie za facet, że nawet dmuchać nie umiesz? 60-letnia matrona. Czy mam wyciągnąć szczęki do badania, bo nie chciałabym, by wszystko wyszło sztuczne oddychanie? Nasz ulubiony doktorek powraca po przerwie urlopowej, świeży, wypoczęty i z nowymi medycznymi opowieściami. Wczoraj w przerwie między pacjentami a pacjentami poszedłem sobie nakarmić tasiemca do szpitalnej stołówki koedukacyjnej. Koedukacja w tym przypadku oznacza tyle, że u koryta siedzi personel chorej służby ze swoimi ofiarami i ich rodzinami. Oczywiście w takim miejscu jedni drugich usiłują totalnie ignorować. Patrzą na siebie wilkiem, pacjenci na personel znaczy się, i jak się da, siedzą plecami. Takoż siedząc i spożywając kotlet ze szczura zmielony razem z kotem, zasłyszałem wczoraj krótką rozmowę między pacjentami. No co ty, przecież to czopki, nie bierz tego do gęby. Wiem, że to czopki, co ty kurwa myślisz, że debil ze mnie? To pokiego chuja bierzesz do gęby? Bo się nie mogę wysrać, no i dał mi konował czopki na przeczyszczenie. A ja chcę się przeczyścić cały, a nie tylko dupę jak pedał jeden. Słowem, proszę państwa, przeczyszczajmy się.
Pisałem wam już kiedyś o specyfice badań z użyciem radioznaczników. W skrócie polega to na tym, że pacjentowi podajemy pewną dawkę izotopu promieniotwórczego z odpowiednim znacznikiem, dzięki któremu całość gromadzi się tylko, a przynajmniej głównie w tej części narządzie człowieka, który chcemy badać. Stosowane izotopy mają półokres rozpadu liczony w godzinach, a czasem nawet w dziesiątkach minut. Dawki są małe, więc całość jest bardzo bezpieczna dla pacjenta. W dniu wczorajszym na takie badanie zgłosił się tak zwany VIP, przyprowadzony w towarzystwie samych oficjeli z pompą i przytupem takim, że myślałem, że jakiś kaczor lub Donald się pojawił celem zrobienia kilku fotek i wygłoszenia kilku wzniosłych myśli o naprawie w służbie zdrowia. Świta uświadomiona, że badanie jest z lekka promieniotwórcze, szybko się utleniła, motywując pośpiech licznymi obowiązkami, a także życząc wszystkiego najlepszego VIP. Sam klient z miejsca zaczął się śpieszyć, co okazywał głównie poprzez zdenerwowanie połączone ze znaczną utratą dobrych manier. Ponieważ badanie łącznie z odczytem trwa godzinę na całym świecie, pod koniec usłyszeliśmy już kilka inwektyw personalnych i zbiorowych pod adresem całej służby zdrowia oraz porównania do niemieckich i szwajcarskich klinik, w których klient się leczy i w których wszystko oczywiście trwa dużo krócej. Na marginesie, co znaczy totalne zacofanie koniunkcji walidacji w stosunku do potrzeb, bo nie wiem, czy mam się obrazić. Gdy wreszcie badanie się zakończyło, zamiast choćby dziękuję, usłyszeliśmy coś w stylu: kurwa, za chuj nie zdążę do Wiednia. Po czym pacjent z piskiem opon wypruł z parkingu szpitalnego. Dzień powoli wracał do normy. Dość często dzwoniły wczoraj do mnie jakieś telefony, ale miałem tak przerąbane popołudnie, że większości nie odebrałem. Dziś rano odebrałem telefon. Uprzejmy pan ze Straży Granicznej informował mnie, że VIP został w dniu wczorajszym zatrzymany w czasie próby przekroczenia granicy Polski z podejrzeniem przemytu materiałów radioaktywnych. Pan celnik prosił o wysłanie faksem potwierdzenia, że VIP miał badanie z użyciem materiału radioaktywnego, jak się tłumaczył. Ubolewał równocześnie, że nikt wczoraj nie odebrał. Brał telefonu, wskutek czego VIP musiał spędzić nockę w areszcie śledczym. Podobno był bardzo uprzejmy w stosunku do panów strzegących naszych granic. Ptasia grypa już w Rumunii, pokonując kolejne granice jak głupota Polaków, która również nie zna granic. Miałem w poniedziałek pacjenta. Symptomy grypy, które leczył domowymi sposobami przez około tydzień, a że nie pomagało, to wreszcie udał się do lekarza, czyli do mnie. W badaniu widać było, że sposoby, jakie stosował, do najtrafniejszych nie należały i z równym powodzeniem mógłby je w sumie próbować przy ich pomocy odczyniać uroki lub egzorcyzmy odprawiać. Mało tego, żeby było i jemu, i lekarzowi weselej, doszło dodatkowo od ciągłego kaszlu do nadważenia całości bakteriami jakowymiś, które za miejsce szczególnego pobytu, niby jakiś kurort, wybrały sobie migdałki delikwenta. Trzeba było więc dodatkowo antybiotyk zlecić. Gość zaopatrzony w kilka recept, głównie na specyfiki płynne, gardło jak boli opuchlizną dotknięte należy oszczędzać, nie mówiąc o tym, że pacjent czasem nie jest w stanie większych tabletek nawet łyknąć, poszedł był do domu. Ale mi zdanie wyszło, ledwie je zrozumiałem po dwukrotnym przeczytaniu, a na maturze z polskiego miałem całe dostateczne. Minęło dni kilka i nastał dzień szósty, sobotą zwany. Przed południem zostałem w trybie rozkazującym wezwany do pacjenta głosem jego teściowej, która rzekła mi, że syn syknie. Jej głos był stracił. A no jadę. Na miejscu widzę obraz nędzy i rozpaczy rozwalony w łóżku, przy którym dzielnie waruje żona, teściowa, jakaś młoda kobieta, kochanka i babcia z kotem na dokładkę. Słowem full service. Jak pierdnie, to mu pewnie od razu pościel zmieniają. Normalnie z miejsca facetowi takiego chorowania pozazdrościłem. Badając progresję choroby znaczną, widząc wręcz kwitnące zapalenie płuc rytynowo, pytam, czy wszystko było zażywane. Tak, tak, oczywiście. Harpie z miejsca mnie prowadzą do stolika z lekami. Patrzę, szukam, przeglądam. Nie ma antybiotyku. Grzecznie pytam, czy to już wszystko. Tak, to wszystko. Ośmielam się cicho nie godzić z paniami, pytając o jeszcze jeden lek. A tak, dojrzewa w lodówce. Dojrzewa? No tak, doktorze, pisało na ulotce, że po rozpuszczeniu zawiesiny trzymać przez 7 dni w lodówce. Gloria, alleluja, to już jutro mu zaczną dawać. Idę się upić, następnym razem przepiszę mu czopki. Jest spora szansa, że weźmie je doustnie.
Ten pacjent pojawił się z samego rana, niczym ucieleśnienie poezji polskiego wieszcza narodowego. Wzrok dziki, suknia plugawa, zalatujący mocno mieszaniną potu i obornika, który do późnej nocy w dniu wczorajszym po polu rozwoził. A że chłopina do lekarza się śpieszyła, a daleko przy tym miała, więc nie zdążyła się umyć. Jeno ubiór wierzchni z roboczego na kościelny zmieniła i o pierwszym pianiu koguta w drzwiach poradni się w całej okazałości zameldowała gromko swą obecność nozdrzom zebranym, przy tym oznajmiając równie gromkim głosem, że oto o terminie się stawia na wykopki, ni inne orki nie zważając, zameldował się był w rejestracji. Na wstępie przy tym wyszło, że Polak rolnik ów z pogranicza jest, a dokładniej z wsi takiej, gdzie nakłada się Gwara Śląska z Góralską. W jego wypadku, o czym powiadomiła mnie rejestratorka, kontakt z nim bezpośredni czyniło to niemal niemożliwym. Starałem się spisać dokładnie, co słyszałem, ale proszę nie bić, jeśli coś pominąłem lub przekręciłem. Na dzień dobry usłyszałem coś, co zabrzmiało jak: kielo zminąć się czas nadszedł, matka i dziecki płakać i turbować się będą. Co jeszcze jako tako zrozumiałem. Rutynowo jednak od skierowania począwszy dopytywać się zacząłem, w jakich to okolicznościach ból w klatce piersiowej po raz pierwszy się pojawił. Odpowiedź mnie zaskoczyła i zagięła. Kiej matkę heblowałeś dyć ze 3 niedziele temu. Pod gronikiem we chraścim wleźli, kiedy byrki nad brzyziekiem ją heblował. Pierw ją boćkował, a jak w los to chyr dała. Kielos mnie w piersiach chyciło, żem zaprzestać musiał. Kara petniaczka jedna. Seks po góralsku chyba, ale heblem? Dobrze myślę? I czemu matkę? Dzisiaj opowieści medyczne trochę inne niż zazwyczaj, bo poświęcone jednej osobie, ale za to jakiej. Poznajcie siostrę Kunegundę. Różne przykre rzeczy, jakie mnie ostatnio spotykają, skłaniają mnie do refleksji, wspomnień i innych przemyśleń. W ramach tego naszło mnie również na wspomnienia o pewnej pomocnej dłoni. Oczywiście imię bohaterki i kilka detali z opowieści zostało zmienionych, ale najbardziej istotne fakty przytaczam poniżej. Pielęgniarkę Kunegundę znałem od 3 roku studiów. Wysoka, raczej brzydka, z jaką taką kanciastą twarzą, o włosach siwoblond i z ochrypłym głosem wydobywa się ze zdartego gardła, niczym bastolektor. Jakoś tak się działo, że spotykałem ją na studiach, miałem staże w klinikach, w których pracowała, przez pewien okres pracowałem z nią w zespole, a także spotykałem się z nią na zjazdach, sympozjach i wreszcie na imprezach. Żałuję jednak, że nigdy nie miałem okazji rozmawiać z nią bezpośrednio. 1. Wieczór na oddziale chirurgicznym. Ostry dyżur w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Na izbę przyjęć wpada 2 ludzi. Z wyglądu kibice Krakowi, obaj na lekkim haju. Jeden podtrzymuje drugiego barkiem, ale obaj poruszają się dość żwawo. Lekarz przyjmujący uprzejmie pyta, co jest. Na co pada bardzo kulturalna, jak na godzinę, stopień upojenia i wygląd dresiarzy, odpowiedź: przepraszam, panie doktorze, ale chyba sobie coś wbiłem w brzuch pod żebro. Położywszy delikwenta na stole i rozdziawszy go nieco z zainteresowaniem, spojrzeliśmy na to coś, co okazało się być nożem sprężynowym. Na niezadane pytanie, samo spojrzenie wystarczyło, usłyszeliśmy, jak go zobaczył, że leży taki biedny i bezpański, to się pochylił, by się nim zaopiekować, a tu się potknął i upadł wprost na ten nóż, który oczywiście tak sobie leżał otwarty. Wszyscy oczywiście wierzyliśmy w tę opowieść, co nie zmieniało faktu, że chory musiał jechać na blok celem usunięcia ciała stałego oraz kontroli uszkodzeń. Będąc praktykantem, zapytałem mego opiekuna, czy mogę iść na salę operacyjną, na co usłyszałem, że mamy jeszcze godzinę spędzić na izbie przyjęć. Potem możemy iść. Na widok mojej zbolałej miny stwierdził, że i tak godzina co najmniej minie, zanim gościa przygotują, znieczulą położą i zaczną kroić. Znieczulenia w owym czasie wykonywano za pomocą znieczulacza dożylnego, który wprowadzał delikwenta w stan błogości, by następnie po zaintubowaniu kontynuować znieczulenie gazową formą podtlenku azotu. Kolejna godzina wlokła się jak flaki z olejem na kontroli żylaka odbytu, wyciągania kolejnej rzeczy z odbytu, która tam nie powinna być, oraz szyciu pewnej panienki, która, jak stwierdziła, zacięła się brzytwą przy goleniu jej tak 3 razy.
Wreszcie przyszedł zmiennik z kolejnym ofiarnym praktykantem i nasza para mogła wreszcie się udać na wielce oczekiwany blok operacyjny. Mycie, przebieranie się, już tylko śluza i ostatnie drzwi do otwarcia, już niemal wchodzimy. Nie weszliśmy. Zamurowało nas w drzwiach. Pierwsze, co zobaczyłem, to Kunegunda turlikająca się po podłodze ze śmiechu, wydająca jakieś nieartykułowalne dźwięki. Nad nią, przy stole, dwóch operatorów, słaniając się ze śmiechu, na nogach usiłuje zatamować krwawienie. Instrumentariuszka z nożyczkami w ręku, chichrając się histerycznie, usiłuje sobie trafić w nitkę, by ją przeciąć, do każdego podejścia robiąc słuszny rozbieg i wybuchając śmiechem przy każdym pudle. Starzyści, turlając się ze śmiechu po podłodze, zaglądają pielęgniarkom pod spódnicę przy obustronnej radości. Słowem, no coś tu jest chyba trochę nie tak. Miałem już pytać, czy tak zawsze wyglądają zabiegi operacyjne, gdy mój opiekun, będący bardzo dobrym lekarzem, wystartował z piskiem podeszew na wykładzinie. Szybko wpadł do pokoju, wyłączył dopływ znieczulacza, włączając wentylację na maks, a następnie szybko sprawdzając stan pacjenta. Efekty ulatniającego się z nieszczelnej aparatury do znieczulenia, zafundowanej onegdaj przez samego sekretarza PZPR Edwarda Gierka podtlenku azotu, w mniejszych stężeniach zwanym gazem rozweselającym, zaczęły się rozmywać i życie powoli powróciło do normy. Jedynie Kunegunda wymagała przebrania, bo zrobiła wszystko, co można zrobić ze śmiechu poza umarciem. 2. Siostra Kunegunda w ramach przysposobienia do jakiegoś egzaminu była z kolei wiele lat później u mnie na praktyce. Do jej obowiązków należało zbieranie wstępnego wywiadu od pacjentów i ich dalsza segregacja, do którego lekarza i na jakie badanie mają trafić. Akurat wspomagałem kolejkę ginekologa, który mnie prosił o konsultację kardiologiczną pacjentki, gdy na wózku wjeżdża pacjentka. W pierwszej chwili odnieśliśmy wrażenie, że to jakiś transport z archiwum, gdyż spod sterty zdjęć i klisz rentgenowskich pacjentki w ogóle nie było widać. Po odgruzowaniu jej z nadmiaru sztywnych folii zaczęliśmy je przeglądać. Szybko okazało się, że pacjentka w ramach ekscesów narciarskich w wieku poprzekwitaniowym doznała rozległego urazu stawu kolanowego, łąkotek, kości udowej, kilku mięśni wraz z pochewkami ścięgnistymi, a na dodatek wielodłamowego złamania. Całość została już trzykrotnie zoperowana w ciągu ostatniego roku, a następnie wielokrotnie kontrolowana, co również dowiedzieliśmy się z fotek. Nie wiedząc jednak dalej, co się stało, że pacjentkę pourazowo-traumatologiczną ma konsultować internista-kardiolog do spółki z ginekologiem-położnikiem, zagadnęliśmy uprzejmie pacjentkę, ale o co chodzi? Pacjentka podała nam karteczkę od Kunegundy, na której stało jak byk. Stan po operacji łechtaczki kolana prawego i pochwy mięśni obu kończyn dolnych. 3. Impreza po zakończeniu programu naukowego sponsorowanego przez jedną z firm. Rzadka okazja, by zjeść i wypić masę frykasów, na których normalnego lekarza nie stać. No i przebywać i uczyć się zasad savoir-vivre wprost od ojców założycieli klinik i szpitali. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, jeden z profesorów przychodzi na raut z uwieszoną na ramieniu siostrą Kunegundą, której wiedziałem, że niezamężną jest, a profesor jak najbardziej żonaty. No ale nic. Zabawa jest. Alkohol się leje obficie, polewany przez kręcących się po sali kelnerów. Coraz głośniejszy śmiech od wszystkich grupek towarzyskich dobiegają, ponad które wybija się coraz częściej śmiech Kunegundy, przewalający się z siłą korega tap z pozebranych, a mnie kojarzący się coraz bardziej z rżeniem starej szkapy, mającej dychawicę oskrzelową tuż przed ubojem w rzeźni. Ponieważ Kunegundę coraz więcej osób obserwowało w mianę narastania ilości uwalnianych przez jej otwór gębowy decybeli, widać było, że siostra czuje się coraz lepiej jako duża tak dobrowolowego towarzystwa. Pojawiały się pierwsze dowcipy zakończone puentami pełnych swojsko brzmiących wyrazów kur, pier, bu, w dub, jeb, hendosz, pedał, wygłaszane coraz głośniejszym tonem. Doszła do tego coraz bardziej intensywna gestykulacja, która w pewnym przypadku zakończyła się wytrąceniem kelnerowi z rąk tacy z napitkami. Ze stoickim spokojem znosił to wszystko rzeczony towarzysz profesor, który patrzył na swoją partnerkę z wyrazem błogości i uwielbienia.
Mógł to być Parkinson, ale wątpię. W końcu przy kolejnym dowcipie, gdy puenta zabrzmiała coś jak: no i kur, ostatni żuber poszedł w las. Przedstawiciel firmy, pedant i purysta językowy, zaskowyczał, robiąc minę jak po przełknięciu zgnitej cytryny. Moja koleżanka, patrząc na całe towarzystwo z Kunegundą i profesorem na czele, stwierdziła autorytatywnie: na to jest tylko jedno wyjaśnienie. Musi być nieziemska w łóżku. Ciężkie jest życie lekarza asystenta. Obyś cudze dzieci uczył, przekleła mnie kiedyś moja ciotka, a również nauczycielka i wychowawczyni z 8 lat podstawówki. No i się sprawdziło. Klątwa jej dopada mnie co jakiś czas. Uczestnictwo w egzaminach komisyjnych traktuję jako dopust Boży. Z reguły się albo nudzę, jak student dobrze prawi, albo denerwuję, gdy wręcz przeciwnie. Są jednak pewne wyjątki od tej reguły. 1. Dieta najwyraźniej mocnym punktem wiedzy młodych lekarzy jest. Na kolejnym etapie wałkowania, tym razem alergii, zwłaszcza tych na metale ciężkie oraz substancje chemiczne, więc tych rzadszych postaci, pada pytanie o alergie skórne. Student nieco się zmieszał i zamilkł, ale że dotąd niezły poziom wiedzy prezentował, więc egzaminator postanowił mu pomóc za pomocą pytań pomocniczych. Po potwierdzeniu, że nadmierne stosowanie środków czyszczących oraz kosmetyków prowadzi do częstszych alergii, a zwłaszcza skórnych, pada pytanie o najczęstszą chorobę modelek. Anoreksja? 2. Wypłosz kolejny, jaki się pojawił, bał się tego momentu od co najmniej roku. Każdy krok jego od drzwi przypominał zaawansowane stadium pląsawicy Huntingtona, także już bałem się, iż nie uda mu się dojść do krzesła. Gdy już siadł, cała komisja poczuła solidne drżenia tektoniczne wprawiające w wibracje nas wszystkich. Dziekan przemówił więc do studenta: niech pan przestanie się tak trzepać. Sekundy później dotarła odpowiedź: panu dziekanowi łatwo mówić. Nigdy nie mogłem się pohamować przed trzepaniem. 3. Egzamin numer któryś tam. Komisja, w której skład wchodzę nieco już zmęczona, wiedzą bojowniczą młodych medii. Kolejna studentka wchodzi. Pada pytanie o cukrzycę, klasyfikację, uwarunkowania itp. Wszyscy słuchają jednym tylko uchem. Dziekan, obok którego sobie siedzę, rysuje ufolutka na serwetce. Studentka męczy się i nas, a przede wszystkim i medycynę niesamowicie. W pewnym momencie pada, gdy przeszliśmy już do wałkowania diety w cukrzycy, pada pytanie o podział cukrów. Odpowiedź zbudziła wszystkich. No więc może być zwykły kryształ, który jest sypki albo w kostkach, może być też puder lub żelatujący. Idę trzepać dalej studentów oczywiście. Rankiem gwarem rozbrzmiał cały gmach, a na normalnie wyludnionym korytarzu zaczęły przewalać się tłumy australopiteków z długimi torbami na ramionach, włącząc niemal po podłodze rękami typowymi dla stworzeń, które co tylko zeszły z drzewa, oraz z zachowaniem ociekającym seksem na każdym kroku i każdym wypowiedzianym słowie. Na szczęście większość z nich jeszcze sztuki składania zdań nie opanowała, więc dominowały głucho wyrykiwane pozdrowienia, powitalne prężenia muskułów, klepania po pośladkach i ramionach oraz inne gesty ze słownika ludów pierwotnych. Był skoczyć przed tłumem małpoludów, z którymi zaraz miałem rozpocząć zajęcia, wszedłem do kibelka. Zajęcia 3-godzinne mnie czekają, więc zaszedłem tam, by oddać honorowo nieco moczu. Próbując przeżyć ostatnie chwile przyjemności przed katorgą, stanąłem nad pisuarem, by w sielskiej atmosferze publicznej toalety osprężyć się i zaczerpnąć tchu powietrza przesiąkniętego uryną przed wykładem. Nie powiem, odprężyłem się na tyle, że nawet zacząłem nieco pogwizdywać bodajże deszczową piosenkę, myśląc o padającym deszczu, tych kroplach ściekających. Łam! Podskoczyłem cały, oblewając całe spodnie i ręce tym, co miałem zamiar honorowo oddać. Odwróciłem się szybko, chowając ptaka w ramach profilaktyki ptasiej grypy. Pół metra przede mną stał jakiś jeszcze moment wcześniej zadowolony z siebie, ale już z bardzo głupią miną, neandertalczyk, ściskając w łapskach dowód zbrodni w postaci rozwalonej torby papierowej, którą mnie poraził. Sam też stał porażony na moje uprzejme. Co ty, człowieku, którego matka zajmowała się najstarszym zawodem świata, a w czasie jednej z prac zarobkowych doszło do uszkodzenia lateksowego zabezpieczenia, czego efektem jesteś pan tu stojący, uważasz, że robisz?
Usłyszałem coś, że jestem podobny od tyłu do jego kumpla, że przeprasza za pomyłkę, no i oczywiście, że jest mu przykro. Przykro to mu dopiero będzie. Za 10 minut zaczynam z nim zajęcia. To będzie długie zaliczanie seminarium. Myślę, że w trakcie zajęć przyjdą mi do głowy jakieś pomysły na dodatkowe umilenie temu małpoludowi studiowania sztuki leczenia.